Okej, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w szóstym już odcinku z Minecrafta. Wiem, że nie było w sensie filmu, naprawdę podobnie nie ma dzisiaj, jak go teraz nagrywam, bo chciałbym zrobić coś dłuższego, a z powodów, iż serwer 1.16.3, czy tam 1.16.4 chyba to było, nie działa i nie da się grać. I z 1.16.4 widzicie, jakby jest tam zero. Bo nikt nie może wejść i wszystkie osoby, które nie mogą wejść, po prostu stoją sobie na spawnie i czekają, aż to zacznie działać. Nie wiem, są jakieś straszne problemy ostatnio z tym, dlatego stwierdziłem, że po prostu mam nagram, jak się fajnie czeka na spawnie. Smutne to trochę, bo nie chcę grać na innym serwerze, poza tym na inny serwer dostać się nie mogę. Jak widzicie, nadal mi wyskakuje komunikat, bo spróbowałem sobie dojść do tego. Do kolejki, no w sensie kliknąłem sobie na survival 1... O, te stopy serwer mi się... A, bo to nie to kliknąłem. 1.16.3, tylko że tam jest osiągnięty limit graczy i ja nie mogę wejść, bo nie mam tam żadnego VIP-a i tak dalej. Jak się ma VIP-a, to można wejść zawsze, kiedy się chce. Także jakby no po prostu 1.16.4, no widzicie, tutaj wszyscy stoją i starają się w to kliknąć, ale niestety to nie działa. Także no są jakieś po prostu problemy z tym serwerem. I jak tylko będzie mógł na wejść, to po prostu nagram odcinek, a jak na razie, no to nie wiem. Albo nagram, może City Skylines po prostu nagram i tyle, chwila, moment, może zobaczę. Taki dzisiaj będzie odcinek, właśnie taki, o. Dzisiaj jest, chwila, dla mnie dzisiaj jest piątek, dla was jutro jest sobota. No to nie, no to nie. A to mogę wam pokazać, powiedzieć tak przy okazji, że zrobiłem sobie coś takiego, że rozpisałem już sobie wszystko idealnie i ładnie i będę się starał w końcu tego trzymać, bo wcześniej po prostu tego tak ładnie rozpisanego nie miałem i za bardzo się tego nie trzymałem, ale mam zrobione teraz coś takiego, że mam rozpisane sobie dni i mam rozpisane godziny i teraz jeżeli ma się pojawiać Minecraft, może on się pojawiać w każdy dzień tygodnia, ale tylko i wyłącznie o godzinie 14. Cities Skylines może pojawiać się tylko w środę, piątek oraz niedzielę. To się może oczywiście zmienić, ale po prostu jak na razie nie mam takiego, nie wiem, fazy na Cities Skylines. Dlatego będzie się pojawiało trochę rzadziej, bo nie wiem co tam robić. Po prostu te odcinki są takie trochę na siłę i nie wiem czy to widzicie, ale wyglądają trochę tak... I Cyberpunk też może się pojawiać codziennie, ale o 16, a Cities Skylines o 15. Także, no nie wiem, no Cities Skylines mogę na niedzielę nagrać, a na dzisiaj ewentualnie zaraz może Cyberpunka nagram, ale wiem, że Cyberpunk nie jest u mnie tak wyglądany i się jakoś się nie dziwię. Ale i tak od razu wam mówię, że nagrywać będę i chcę to przejść do końca, bo co? O, nawet tego nie wiedziałem. Nawet nie wiem po co jest ten guzik tam. O, ale jest parkour, możemy spróbować parkour challenge. Teleport to last checkpoint, reset, channel. Nie umiem parkoury, ale mogę spróbować. O, panie. Op, o, kurde. Ja chciałem zrobić taki dłuższy odcinek, bo ten poprzedni to było śmieszne, że wyszło mi 8 minut. Autentycznie, przepraszam za tamto, ale po prostu wyszło tak, że chciałem... no, nagrywałem sobie... Jest jakiś, nie wiem, checkpoint? Aha, a, okej. Okay. Ostatni... Kurde. Ostatni... No, nie wiedziałem. Ja mam w ogóle biec. O, tu, dobra. Ostatni... Nie wypowiem się, nie? Film był strasznie krótki. Z tego powodu, że po prostu jak sobie tam budowałem, bardzo się skupiłem na tym Jak on to? Ja bym się spadł 3 razy po drodze. Był taki krótki, ponieważ... O, okej. Okay. A, bo mi się ten wyłączył w ogóle, speedrun, czy ten. Dobra, dobra, rozumiem. Jak się spadnie na ten, to jest koniec, spoko. Był taki krótki tylko właśnie dlatego, że... nie mogłem... W sensie... Ostatni film był taki krótki dlatego, że po prostu jak sobie budowałem, bardzo się skupiłem na budowaniu. Nie bardzo skupiłem się na tym, że muszę coś mówić i na w ogóle nagrywam. I po prostu wyszło tak, że mówiłem mało, przez co nagrywałem mało. I mało w ogóle mam do pokazania z tego filmu, dlatego wyszło 8 minut. No, wyciąłem wszystkie momenty, w których nic nie mówiłem i po prostu budowałem. Jakby średnio byłoby chyba oglądać po prostu takie budowanie i tak dalej. Nie wiem. Wiem, że chyba 1.16.4 zaczęło działać, tak, z tego co widzę. Chociaż nie wiem na jak długo, ale może. Jestem w Netherze, tak, ale to zaraz wam powiem. No. O. Ej, nieźle, w sensie niespodziewa... Akurat zacząłem nagrywać. I akurat włączyli serwer. Fajnie. A mogę zobaczyć na spawna. Jestem ciekawy, co tu się dzieje. A nic ciekawego. O, wow, złoty miecz, super. Tak, jestem w Netherze, ponieważ szukałem sobie
miejsca na Blaze Rody, ponieważ zmieniłem sobie troszeczkę pomiędzy odcinkami, pograłem, poza tym, że trochę pokopałem i trochę sobie pozdobywałem rzeczy, zmieniłem sobie troszeczkę tutaj magazyn, ponieważ stwierdziłem, że trochę brzydko to wyglądało. Teraz jest zrobione tak, wszystko mam już poukładane w skrzynkach elegancko. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośno. Nie wiem. Możecie mówić w ogóle, jak muzyka powinna być. Pewnie teraz macie czarny ekran. Ale dłuższy odcinek, let's go. Dobra, coś takiego zostawię. Najwyżej zaraz podgłośnie. Zrobiłem sobie wszystko już elegancko poukładane. To są diamenty, które wykopałem i zdobyłem z tych za godzinę, co się dostaje. Już po prostu stwierdziłem, że sobie połączę. I tyle. Mam węgiel, trochę też pokopałem, żelaza pokopałem, bo miałem mało, muszę to w ogóle poprzepalać. Wszystko już jest ładnie poukładane. I chcę sobie zrobić ender chesty, które będą sobie stały w tych miejscach, gdzie te świeczki brzydkie. Tu mam takie rzeczy typu właśnie podpisy, nie podpisy. No i chcę mieć tutaj ender chest, nie? Bo to jakby się przyda w domu. Jedyny ender chest, który teraz mam, to jest na spawnie. Konkretnie to tu. I nawet nie wiem, co tu mam. O, mam jakieś żelazo. Nawet nie patrzyłem na to od początku gry praktycznie. Bo wiem, że mam tutaj te VIP diamenty, mam tutaj te wszystkie rzeczy, co są podpisywane, bo to mówię, że tego nie używam. No i ona mam tutaj. O, i głowę krowy. Jest to Boże Narodzenie 2020. Nieźle, ale... Czekaj. Czekaj. Uwaga, może znowu wywalić test. Chyba właśnie wywaliło w tym momencie, jak to zacząłem czytać, bo nikt się nie rusza. A nie, jednak nie. Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, ale zobaczymy. Nie wiem, jak będzie wyglądał ten odcinek. Mówię, najprawdopodobniej to będzie po prostu odcinek z wywalania serwera, ale co tam. No testują, coś tam naprawiają, nie wiem co właściwie, ale coś tam testują. W ogóle też wam nie pokazałem. Są takie fajne statystyki, top 10 spędzonego czasu. Oczywiście Beatles jest na pierwszym miejscu, to jest taki serwerowy boss, trochę no life chyba, bo nie wiem. Jak można mieć 29 dni, ten serwer restartował, znaczy 25 dni, ten serwer restartował 25 dni, on gra od samego początku. Czy w sensie, no chyba tak, czy 20, no coś takiego. Ale najmniej co ma tutaj to 12 dni, także nie wiem, pewnie nigdy się tu nie znajdę. Ale mamy też statystyki, proszę bardzo, wykopane diamenty i tak dalej. To jest fajne, że można sobie tutaj klikać i przez... Nie wiem, też to są jakieś śmieszne komendy, ale bardzo mi się to podoba. Jak sobie klikamy prawym, czy tam... A lewym też. To się to przemieszcza i to działa. Jest fajne, jeszcze nawet takie partiklesy fajne z tego lecą. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale... No, także... O, ktoś ma ładną elytrę. To też ten Vanilla Twix zrobił taką elytrę właśnie białą, fajną. To tak też, to, ale daję zawsze link do Vanilla Twix. Tam można sobie zrobić własną paczkę, można sobie tam dodać wszystkie rzeczy, które sobie chcecie. No, ale skrzynce dla biednych dalej nic nie ma. No dobra, no to chyba możemy sobie pójść. Zrobiłem sobie home G bodajże. Tak. I tak, zrobiłem sobie tego home'a dlatego, że po pierwsze mam tutaj glowstone, którego będę chciał używać, a po drugie mamy tutaj te biomy takie fajne, a nie, muszę pójść do domu, bo jak ci budulec i... oj... Bast. No, już raz zginąłem w nederze, także możecie doliczyć jeden zgon poza między odcinkami. Chociaż nie, dwa, bo raz spadłem do dziury w lachy. No, ale mamy tutaj fajny bioming, to zaraz sobie tam pójdziemy. Te świecące grzybnie to się chyba nazywało, czy nie pamiętam, jak to się nazywało. Że sobie tego trochę pozbierałem, ale tak, wezmę sobie jakiś budulec i tak, i będę chciał sobie z tego skorzystać. W ogóle mam jakiś problem z pisaniem, jak nagrywam odcinek. Jak coś mówię i w międzyczasie piszę coś innego, to mi to nie wychodzi. Ła, zalagowane obrażenia. Tam na czacie piszą tu Xairisa. Dobra, Uzagasta, takie bardziej drogie rzeczy to ja sobie, o, na przykład tu wsadzam, nie? I... Uzagasta to no, trochę droga chyba. Też nie wiem, szczerze mówiąc. A gdzieś tutaj miałem... O, proszę bardzo, tu mam proch. Dobra, chleb, tak. Budulec i kilof. A kilof, żeby zrobić, to muszę przepalić sobie żelazo. To tak sobie stack tego wezmę. Do tego stack węgla sobie wezmę i sobie to poprzepalamy. Nawet żelazo to całe już wezmę. Będę musiał zrobić automatyczną przepalarkę, ale to tam dalej. Później jest taki plan, że będzie tutaj przejście i tam dalej będzie rozbudowywane. A tu po drodze coś jeszcze powstanie, ale jeszcze nie wiem co. Ale tak, przepalimy sobie to żelazo, zrobię sobie kilof, wezmę jakiś budulec. Nawet mogę wziąć netherrack, tak żeby było powiedzmy ładnie. O, to jest światło grzyb. To jest o tyle fajne, że ładnie wygląda, ładnie świeci. Można nawet to ręką zebrać i to wypada w jednym bloku, to jest świetne. I widzicie, mamy nether pearl
chyba nawet mam jeszcze parę, ale nie mam tych pałeczek, jak to się chyba nazywały, te, no wiecie, te co z gastów? Nie z gastów. A Jezu, jak one się nazywały? Z płomyków one chyba się nazywają. Chyba tak, no. Wiecie, o jakichś pałeczkach tych takich żółtych mówię, no to co na przykład do potek też się ich używa, nie? Żeby się chyba zwało oko kresu, żeby zrobić, tak? Jak do portalu? Nie wiem. Dobra, węgiel. Ile mam tutaj węgla w tym piecyku? Tam jest 46, czyli mogę sobie to rozdzielić na 3. Tak mniej więcej porówno. Pyk, pyk, pyk. I na 4. Cyk, cyk, cyk i cyk. Okej. Okay. No to zrobię sobie zaraz jakieś kilo. Wezmę sobie tak, mam budulec, mam trochę jedzenia. Prawda, niedużo, ale mam. Nie wiem, po co mi to krzesi, bo teraz sobie też to podkładam. A to wam mniej więcej w międzyczasie, jak się to przepala, mogę pokazać, jak to sobie tutaj poukładałem. Cały czas schodzę nie w tą stronę. I cały czas jak wychodzę, to też zdarza mi się tak, że... O właśnie, wyjdę na tą stronę, nie? A nie naprzód domu, jak chcę wyjść. Ale tak, mogę wam pokazać, jaką to poukładałem w tych skrzynkach. I mam największą, oczywiście dużą skrzynię mam na węgiel. Tutaj mam złoto, no bo tego nie jest tak dużo, nie? Jest sztabka żelaza, jest lazuryt, jest diament. Tutaj są drewna, się generalnie drzewo, deski zostawię, patyki też zostawię, strzała to tutaj, bo tu mam wszystkie, wszystkie i bronie i wszystkie właśnie te zbroje i wszystko, wszystkie narzędzia i tak dalej. Tutaj mam trochę obsydianu, bo będę chciał robić właśnie te ender chesty i ewentualnie też na enchanting table, chociaż enchant też mam na VIP warpie, ale no. Tu jest krzemień, tutaj... Co to tu robi? Lazuryt to w ogóle kiedyś tam za jakiś czas zmieni swoje miejsce. Jeżeli będę już miał enchant, to sobie będę to trzymał. Tak zawsze robię. O, tu jest enderperła, proszę bardzo. To sobie ja tutaj wrzucę. I to są te drzewa są ładne. Bo to też się robi na tym, na... to są te drzewa z endu właśnie, te niebieskie, coś widzieli. Czytałem... Co to... Dagi były, mogę sprawdzić, na kalerze start musiałby być. No, czyli pewnie zaraz nas wywali. W sensie mnie wywali. Nie wiem, takie mówienie nas jest trochę dziwne. To zmienić. Dobra. No to po prostu mam by ładnie poukładane. Do końca nawet teraz nie pamiętam, jak to mam. Tak, tu mam jedzenie i tu mam takie rzeczy tego typu. Tu jest wiesio. No i nie opisuję sobie tych skrzynek, bo to by brzydko wyglądało, a na tabliczki nie mam skóry, a skóry będę... Znaczy mam skórę, ale skórę będę wykorzystywał na książki, żeby sobie robić enchanty, nie no wiadomo. Ale i tak na początku potrzebowałbym bending, żeby mi się nie psuły te rzeczy, no to trochę skomplikowane. Ale dobra, żelazo się powinno chociaż trochę przepalić. Proszę bardzo, 13. Wezmę to całe, które tylko jestem w stanie zebrać, okej. Okay. I zrobimy sobie tak, nie wiem, no z 2 co najmniej kilofy. Trochę sobie pokopiemy przy okazji. Raz, 2. Dobra. Ej, to żelazo sobie wezmę. Bo to też jak się zginie tutaj, to jest o tyle fajne, że zostają itemy. W sensie trzeba 5 minut poczekać, bo w 5 minutach można się odrodzić. I rodzisz się na spawnie, ale... Znaczy rodzisz, no w sensie respawnujesz się na spawnie. Ale w tym momencie po prostu jakby zostają ci o tyle właśnie fajne, że to jest to, że są itemy. No bo to jest jednak serwer easy, to po prostu chodzi tylko o to, żeby sobie się dobrze bawić i budować, jej. No, ale mam w ogóle nadzieję, że trafię na twierdzę, także dzisiaj po prostu trochę poszukiwanie twierdzy będzie. Nie wiem jak wysoko się wbić, ale chyba tak, żeby tam dojść sobie. No. I w ogóle sobie chyba też tego home'a zmienię na tamto miejsce, już jak będziemy tam. Bo mi się bardziej podoba ten. Dobra, no i sobie budujemy, proszę bardzo. No, to tak mniej więcej spędzałem sobie ten czas pomiędzy odcinkami. Tak jak czasem się zatrzymuję, to jest moment, w którym po prostu czytam czat, jak mi się coś na kolorowo podświetli. Bo dawno nie było Xairisa na tym, na serwerze. W sensie jak mnie nie było, to dawno go nie było i ludzie zawsze go proszą o jakieś podpisy, nie podpisy, ale to możecie zobaczyć sobie. Dobrze się buduje? Tak, dobrze, okej. Okay. Teraz tak. Zróbmy sobie tak. Schodki. Okej. Okay. Hop. 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 O, nie wyszło mi to. Okej, okay, może być tak. Czuję, że zaraz zginę, jak będę tak kombinował, ale trudno. O, i są te drzewa i są powycinane.
Nie, tak myślałem. I ktoś tu już kiedyś był. Ojej. A! Udało się! A, przeżyłem. Jest właśnie tyle fajne, że czas oczekiwania na zrespienie się na spawn jest zerowy. I przeżyłem. Tylko już żelazne buty mi zostały takie bardzo mocno zużyte. Dobra, muszę się tam jeszcze raz budować praktycznie. Kurde, no to ten biom dalej jest. No to będę musiał się po prostu oddalić jeszcze dalej, bo wam pokażę. Jak się tepacie na spawna tutaj, to jesteście na kratce 00, a my jesteśmy, już przeszedłem prawie 2000 kratek, jest minus 1723, jak możecie zobaczyć. Także to już jest kawałek. Dobra, no to tak, sobie tutaj wracamy w takim razie. Tu przynajmniej sobie schodki zrobiłem. Okej, okay, no i trochę ostrożnie muszę iść w takim razie. Jest przynajmniej ten światłogrzyb, ja chyba bym sobie go w ogóle pozbierał od razu. O, czy to wypada w blokach? Tak, to też wypada w blokach. O. Toczonych prodawek. No, fajnie. Dobra, ale tego światłogrzybu chciałbym sobie pozbierać. A to jest... Oj, cześć. To jest taki... Co tam znowu? Nie wiem. To jest taki jakby trochę lepszy ten... Jak to się nazywa? Glowstone, o. Nie wiem, jak to po polsku zawsze wymawiać. W sensie jakby grałem bardzo długo w Minecrafta po angielsku i dużo ludzi mówi na Minecrafta po angielsku i ciężko mi jest czasem znaleźć nazwę danego bloku po polsku. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam. No, ale mówię, ten świat, jakby ten światłogrzyb jest takim trochę lepszym glowstone'em, bo nie trzeba go zbierać luktaczem, tylko od razu jest w blokach. A świeci chyba tak samo, chociaż w sumie nie wiem, możliwe, że glowstone na przykład świeci trochę mocniej. Dobra. Uhu. A, udało się. Jak grzybki chcę pozbierać, bo z tych grzybków można sobie posadzić te drzewa. Bo tyle, że trzeba mieć tą glebę, a żeby mieć tą glebę, to muszę mieć silk touch, a silk touch nie mam. Niestety. Ale sobie ich trochę pozbieram, tak z 10 jak na razie. Dobra, no to po prostu jakby dzisiaj te przemierzamy nether. A tylko, że się zmniejsza, a musi mi się... Zwiększa mi się, muszę biec w drugą stronę w takim razie. I tak wszystkie drzewa są wycięte. O, chociaż nie do końca. Wow. Niemożliwe. Generalnie to jest normalne drewno i to jest tak w netherze. W netherze da się żyć. W sensie nie wiem, czy na tym serwerze, ale generalnie w Minecrafcie teraz w netherze da się żyć i to jest fajne. Mi jakieś drewno spadło. Serio? Dobra, jakieś tego drewna mi na pewno tak nie zależy. Kiedyś tam gdzieś sobie indziej pozbieram. Wystarczy po prostu dobrze sobie przemierzyć ten nether jeszcze jakieś parę tysięcy kratek w jedną stronę i będzie dobrze. Same z glowstone'em. Glowstone przy samym spawnie na przykład praktycznie nie ma glowstone'u. Jak sobie przejdziecie parę tysięcy... Boże, jaka muzyka. Trochę cyberpunkowa. Jak przejdziecie sobie parę tysięcy kratek w jedną stronę, to już glowstone, no, jest. O, jeszcze światłogrzyb. Ale to później sobie pozbieram. Połuma mam, także mogę się tu cofnąć. Dobra, ale idę chyba w złą stronę, bo mi się to musi zmniejszać cały czas. W sensie ten... Minus... Ja muszę być coraz dalej od spawna. A wydaje mi się, że jestem coraz bliżej. No, czekaj, w tą stronę. W tamtą stronę mogę... A nie, dobra, no to dobrze idę. Mogę iść w tą i w tą stronę, żeby się oddalać od spawna. Taki jest plan. Żeby do spawna się nie wróci, bo to wtedy nic nie znajdę. Im będę bliżej, tym mniej będę miał tam rzeczy. No. W ogóle też fajną opcją jest... O, proszę bardzo. Fajną opcją też jest tradowanie się z tymi piglinami, bo to są takie nowe jakby villagery, tylko że w netherze. I za złotko można się z nimi tradować i one fajne rzeczy różne wysłużają. Na przykład dużo skóry. Albo jakieś inne takie dosyć rzadkie rzeczy. Że jakby czasem... Właściwie do tego teraz się złoto przydaje. O, proszę bardzo, tu jest dużo tego drewna. Nieźle, że tak ktoś tyle pozbierał, a tutaj ominął. Nawet bardzo dużo. Aż dziwnie, że tak się zrespiło. Warto sobie pozbieram w takim razie. No ładne jest, kiedy się to czegoś przyda. O, dobra. Okej, mam stack tego drewna, także mi już na chwilę starczy. I idziemy sobie dalej w takim razie... Tutaj w tą stronę. Dobra, tu jest lawa, ale to sobie jakoś obejdę zaraz. Spoko, spoko. Trochę sobie tego drewna zebrałem. Myślę, że w ogóle nie znajdę. O, to są pigliny, widzicie? Dlatego mam w ogóle złoty hełm, jakby się ktoś zastanawiał. Dlatego, że jeżeli jakby te pigliny by zobaczyły, że ja nie mam na sobie żadnej złotej części, to by mnie zaczęły bić i najprawdopodobniej zginąłbym marnie. Także... O, widzę, że ten biom to tam się jeszcze ciągnie. Tego drewna będzie to do pozbierania. Dobra, jedzenie. Dobra, skok wiary. Chyba, że... Oj, robiłem to trochę przypadkowo. Okej, to tu są... Nie, tu są normalne te... O, jest, widzicie, piglin.
I nie mam złota, co prawda, ale jak kiedyś będę miał sobie złoto, to się będę z nimi tradował, jakieś śmieszne rzeczy mogą mi wypaść. Ale jak na razie dzisiaj chciałbym znaleźć sobie twierdzę, bo jakby, no, lipa z twierdzą. A twierdza się przyda, żeby mieć pomiki. Bo widziałem, że jest twierdza na samym sobie tym jakby spawnie i sobie tam ją zobaczyłem, tylko że nie mogłem znaleźć tego spawnera. Wydaje mi się, że ktoś myślał, że jest mądry, sobie wykopie spawner, a go nie da się wykopać na tym serwerze. Taki jakby problem. Tutaj widzę, że jest ten, pewnie już ograbiony, ale jeżeli nie, to śmiesznie. Ale to się, no tak, chyba już, chociaż nie wiem. Bo to jest opuszczony bastion. Może coś tu będzie. Ja, tu jest jakaś skrzynka. Jeżeli tu coś będzie, to są strzały, także nie wiem, czy tu coś, czy cokolwiek znajdziemy. Możemy sobie w ogóle, widzę, że mogę do zebrania jakąś nagrodę. Zbierać też stąd latarynki. To jest fajne, tylko może teraz się tym, chociaż w sumie mógłbym się tym zająć. Bo to jakby latarynki drogie są, a ja z nich tu mocno korzystam. No, mogę pozbierać. Ale tylko, no może jak na razie chciałbym sobie przejść tam dalej i poszukać jakichś skrzynek. Bo jeżeli coś znajdę w tych skrzynkach, to spoko, bo tu całkiem fajne rzeczy czasem lubią być. Tylko w tym bastionie trzeba mocno uważać, żeby gdzieś nie spać, bo to naprawdę jest lipa. Przygotowałbym sobie chyba w ogóle slash spawn. Żeby sobie strzałkami móc przeklikać, ale nic tu jak na razie nie widzę. Tam coś jest? Ognisko, tutaj jest coś pali. Wow. O, nie palę się. Okej. O, jest latarynka. Boże, już myślę, że gdzieś spadnę. Proszę bardzo, zbieramy sobie. Tutaj też jest latarynka. Są łańcuchy. Łańcuchy też drogie. Dużo na to wydaje żelaza, także mogę sobie pozbierać w takim razie już te rzeczy, jak tutaj są. Proszę bardzo. Ale tutaj jest lawa. To mi się lawa do niczego nie przyda. To wygląda, jakby ktoś tutaj już był, bo to taki tunel był zrobiony. No. Chyba będę stąd wychodził, bo i tak tutaj nic ciekawego nie znajdę. Dobra, tylko teraz w którą stronę? Tu mi się zwiększa. Tam mi się zmniejsza, to nie. Tam. Tam. I. Tam. Tam w tą stronę muszę iść, dobra. To sobie kopiemy wyjście. Średnio to wyjście. Dobra, to gdzieś tam tędy sobie przejdę po prostu. Tutaj gdzieś się chyba dało, nie? Dobra. Kopię się w ścianie. Może być. Tam jakieś fajne bloki były po drodze, widziałem. Shift. Nie wiem, czy się w nie wkopię, czy wkopię się obok? Chyba obok. Nie, w nie. A tu są jakieś takie fajne bloki. Nie wiem skąd, co to jest. Rzeźbiony wypolerowany czernic. A, bo to jest ten kamień, dobra, spoko. Ej, to jakby właśnie ten czernic cały to jest tak jak po prostu w normalnym Minecraftie. To jest kamień, z tego można sobie zrobić normalny kamienny, kulowy ten. Ilof. Także to działa dosłownie tak samo, tylko że ma inną jakby teksturę. Dobra, i teraz tu się zwiększa i tu się zwiększa, czyli idziemy sobie bardzo dobrze. No. Jest w ogóle niebieski ogień. Niebieski ogień powstaje tylko i wyłącznie w momencie, w którym pali się ten nowy blok. I chyba nawet jak się pali ten blok. To jest gleba dusz, a tam to jest, nie wiem, pamiętam jak się nazywa. Że po tym można normalnie biegać i to jest spoko i można to... To jest jakby taki, no, piasek. Który nie ma grawitacji, z tego co zauważyłem, bo zrobiłem sobie z niego most nad lawą. O, jakiś slime. Kurde, no idę jakby w dobrą stronę, tylko że tu nie wiem na ile długo przeżyję. Chodź. No chodź. Git, jeden umarł. Teraz z tymi będzie tylko zabawa. Dobra. O, już szlamu z nich wypadają. Już nie, to akurat nie szlam chyba, ale... No. Okej. Okay. Wow. Proszę mnie nie wrzucać do lawy! Uhu! No i umrałem. Nie żyję. I co teraz? 5 minut przerwy, tak? A, no, 5 minut. Tu Easy 14, to w ogóle jest niezmienione. Także jakby... najprawdopodobniej widzimy się za 5 minut. No w sensie, no cięcie. Dobra, już mogę wejść, także odrodzenie. Łuk, tu nic ciekawego nie ma.
Dobra, chciałbym wrócić jeszcze do tego netheru, czyli to będzie... A, nie, chwilę, moment, może będę miał... Nie mam, dobra. Też... Boom G. Okej. Chciałbym dalej poszukać tej twierdzy, bo kurde, lipa, a chciałbym znaleźć... Dobra, może pójdziemy w jakąś inną stronę w takim razie. Czy tutaj będę się na przykład zbliżał do... Nie, tutaj idę w drugą stronę kompletnie i dobrze. Bo spawn jest tutaj i 1700 kratek w tamtą stronę. Także pójdę sobie tam teraz. Tak, żeby było inaczej w takim razie. Widzę, że tu w ogóle się strasznie dużo tego zrespiło wszystkiego. Ale fajnie, będzie można z nimi tradeować później. To spoko. Dobra, ale mówię, jak na razie pójdziemy sobie w tamtą... tu jest nie ten fajny biom. No dobra, trudno. Jakoś sobie dam radę. Mówię, no chciałbym w miarę znaleźć tą twierdzę, chyba że może ewentualnie zaraz zapytam się na czacie, może ktoś będzie wiedział, gdzie jakaś fajna twierdza. Kurde szkiele, to już mi nawet nie denerwuj. No dobra, no to tutaj... Może coś w tamtą stronę będzie, może mi się jakoś poszczęści, no. Mam taką nadzieję, bo serio chciałbym mieć tą pałeczkę, żeby móc sobie elegancko... Weźmy sobie na nether. O Jezus Maria. Nether. W sensie na z tego warpa. I spróbuję znaleźć tą twierdzę, która była tutaj od samego spawna. Mogę sobie schować to. Poziom to był chyba jakiś 60 któryś, czy coś takiego. Jakoś pamiętam, jak wchodziłem. A ta twierdza była dosłownie naprzeciwko tego, jak wchodziłem. Tutaj wszędzie jest lawa. Nie, to tutaj nie. Tutaj chyba jest ta twierdza, nie? Nie wiem, nie, tu jest drewno. Muszę po prostu patrzeć i się rozglądać. Tutaj jest mnóstwo tych liści takich. I w ogóle tu jest strasznie syf zrobiony. Bo tutaj tak, na początku samym był ten w ogóle biom z tymi niebieskimi drzewami i on jest stały, po prostu gołocony. ale tutaj jest twierdzy chyba nie ma. Twierdza, a nie. Bo to jest, tamto jest twierdza. Bo to w ogóle straszne szczątki tej twierdzy zostały. O, tam są pomyk. Ej, to może tam jest ten spawner, jeżeli tam się zrespił? O, weź. Może tam będzie ten spawner. Ej, nie strzelaj. Powinienem mieć w ogóle tą tarczę, ale nie wziąłem. Aj, ła, nie udało mi się, dobra. Wezmę się po prostu. Ej, no to w takim razie, jeżeli tam się jeden pomyk zrespił, to może ich tam będzie więcej. To może tam jest jednak spawner. Jeżeli tak, no to powinien być tam. Kurde, szkielety. Aha, spadł. Nie wiem. Tu jest jeden, ała! Zginę pewnie marnie. Kurde, szkielet. Weź mnie już, nawet nie denerwuj, co? O, dobra. Ej, to może... No czekaj, bo one tutaj się chyba się raspią w ogóle. Chwila, moment. Tutaj, o kurde. No dobra. Ła. Kurde no. Nie mieć tą tarczy. Hop. 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 O, mam pałeczkę. Super. To już jest jakiś profit, ale... może ten spawner gdzieś tu jednak jest. No tu się ten jeden zrespił chyba. Na moment. Coś tutaj się znajduje. Nic nie ma. Autentycznie to są po prostu takie szczątki tych całej twierdzy, że to jest masakra jakaś. Nie wiem, wow. Tutaj nic nie widzę. Tu autentycznie tego spawnera ewidentnie nie ma. Może w tamtą stronę pójść. Coś tam ta twierdza dalej się jakby rozciąga. Wow, serio tu się żelazem podstawią? Wow. Dobra, no to może gdzieś tutaj coś znajdziemy w takim razie. Coś tu ciekawie jest chyba, coś tam się pali. Ale płomyków nie słyszę. Tam nie. Tutaj coś jeszcze jest. No nie, tu raczej nic nie znajdę za bardzo. Tu w dół nie. Jak to się nazywa? Mięruszka właśnie, no to właśnie tego potrzebuję. Ale więcej niż jedno. Jedno mi nic nie zrobi, no, w sensie nic mi to bardzo nie da. Chciałbym więcej. Znaczy no już zawsze coś, ale kurde no.
Mówię, no tej twierdzy to po prostu tutaj już nic praktycznie nie zostało, a chciałbym... mam nadzieję, że ktoś... No bo... Zgaduję, że po prostu tutaj... Bo musi być spawner każdej twierdzy, z tego co wiem. A zgaduję, że po prostu ktoś sobie przyszedł i stwierdził, że aha, to sobie go zbiorę z liktaczem, ale to na serwerze tutaj tak nie działa. Nie da się zebrać spawnera z liktaczem. Niestety. Trochę szkoda, no, no ale z drugiej strony właśnie po to się nie da zebrać. Z drugiej strony niestety się go da zniszczyć chyba. Jak to wygląda, no bo autentycznie nigdzie nie widzę, no to... Dobra, spróbuję, już sobie wygooglałem w ogóle jak się to w końcu nazywają, to są blazy. Spróbuję swojego szczęścia, może napiszę na czacie, spróbuję, no, może ktoś będzie wiedział, chociaż wątpię, to coś mi się zgaduje, znaczy zgaduję, że tutaj najprawdopodobniej po prostu ktoś będzie na to chciał jakieś włosy z brudy Merlina albo diamenty, ale spróbujmy. Jak ktoś... gdzie... jest... Pawner... dla... ojejku... Blaze'ów czy Blaze? Mam spawner Blaze. O! Spróbujmy. Więc mówię, zgaduję, że to będzie najprawdopodobniej płatna odpowiedź, ale... No nie wiem. Albo mi nikt w ogóle nie odpowie. To też jest taka jakaś opcja. No. O! Chyba tak, po prostu olali i tyle. Oj! No. Teraz, na razie teraz twierdzę, będzie lipa. Ale dobra, no to już zawsze coś. Mogę sobie w takim... Co to było? Mogę sobie już zrobić przynajmniej... Tylko w ekspierce dla VIP-ów. Serio? /VIP. A, może tak być. Na przykład będzie dla jakiegoś MVP-a czy SVP-a. Coś, no bo tutaj jakby są tylko pająki. Ej, spoko, spoko, dobra, tylko teraz jak to się pisało? /... Kurde, jak się pisało do kogoś bezpośrednio? Dobra, zapytałem się, czy podziękowałem z ciekawości, dałem VIP, SVP, jaki VIP? Bo mówię, na zwykłym VIP-ie mamy tylko tutaj pajączki, możemy sobie je bić, to jest spoko, zawsze. I można sobie korzystać z tego enchantu, tak dalej, już wam to pokazywałem, nie? Ale... Chciałbym wiedzieć, na jakiego VIP ma... W ogóle można zrobić, a VIP plusa można to kupić, spoko. Ale ciekawy jestem, który VIP dostaje faktycznie spawner Blaze'ów. Po prostu miałem szczęście. Dobra, tak zapitam. Boże, święty, serio, mam UVIP'a? Boże, ile kosztuje UVIP? Jakby ludzie wydający na UVIP'a czy UVIP'a plus to są naprawdę po prostu jakieś porąby. Na UVIP. Spoko. Dziesięki. O Jezus Maria. Dobra, chcę zobaczyć tak w międzyczasie już jak robimy sobie taki dłuższy odcinek, to będzie też Prodaci chyba .net, coś takiego, strona oficjalna. Prodaci... O, Prodaci.net, no. Dobra, wchodzimy sobie w sklep. Będzie sobie... jest Easy 1.16.4 rangi. I dobra, ja mam VIP-a, nie? I teraz VIP kosztuje... Aby uzyskać usługę VIP, wyślij SMS, dobra, ale SMS... Zapłacić za usługę... 20 zł, no właśnie, dobra. A na przykład taki sobie... rangi... Taki UVIP... Też 20 zł? A, wiem, tak, bo inaczej, jak ja mam VIP-a... jeżeli chcę sobie kupić UVIP-a, to muszę najpierw kupić SVIP-a i MVIP-a, czyli razem by mnie to kosztowało 20, 40, 80 zł. Trochę dużo. No dobra, ale mamy te pałeczki Blaze'ów, także zaraz sobie z tego skorzystam. Wychodzi na to, że osiągnąłem sobie to, to i tak jest... Nie wiem, przecież to jest szczęście, że mi się zespawnił ten Blaze. Dobra, Home 3. A w ogóle bardzo spoko ten... człowiek. Dobra, czyli tak, bierzemy sobie teraz Ender, ja tu nie wiem, czy jestem za blisko mikrofonu, kurny tester. Bierzemy sobie tak, jedną enderperłę. Jest oko, proszę bardzo, to jest oko Endera, o kresu wymyśliłem, dobra. I teraz gdzieś tutaj miałem, proszę bardzo, obsydian. Tutaj jest crafting, bierzemy sobie, proszę tak bardzo, o. Cyk. I cyk. Nie tak. Jest, skrzynia kresu. I jakby najgorsze jest to, że jak ją sobie teraz postawię, to nie będę mógł jej zebrać, bo będę potrzebował mieć
Nie umiem się czasem wysłowić. Jakby skrzynię kresu można postawić tylko i wyłącznie... O, super, co zrobiłem. Można ją zebrać tylko i wyłącznie tym. Jak to się nazywa? No... Słowa mi zabrakło. Klaczem, o! A! Dobra, to tak sobie zrobimy w takim razie. O, może być. To tu będzie sobie ta skrzynia kresu i będzie git. Jeszcze jedną będę miał, nie będę musiał sobie cały czas na spawna chodzić i tak dalej. Ech, no i sobie później ten enchant będę mógł zrobić. Nie, jak na razie po prostu to nie inwestuję, bo i tak nie mam... mendingu, o. Mending mi się będzie przydawał. Dobra, no to spoko, w końcu mam tutaj sobie skrzynię kresu. Tyle dobrze. No, w końcu. Hej. A strasznie powiem wam, że coś nie naszukałem tych rzeczy. Dobra, to jest magmowy krem. A, to nie jest magmowy, to ja... 3 litry... O, a to jest kula szlamu. Magmowy krem to jest coś jeszcze innego. Boże święte, a to do czego się wykorzystuje, to już nie wiem w takim razie. Dobra, no to tak, tutaj mam taką skrzynkę z rzeczami z... Endu, ale z rzeczami typu właśnie takimi. Czy, Jezu, Endu, kresu. Z blokami takimi, takimi, o, a tutaj mam sobie z drewnem. I może nawet światło grzyb sobie tutaj włożę, i to coś sobie tutaj włożę, i grzybki sobie tutaj włożę. No. Dobra, tutaj mam wyroby z metalu, także sobie tutaj to wszystko wkładam elegancko. Dębowy pień jeden, to sobie wkładam tutaj. O, sobie tu ładnie uporządkowywałem. Tutaj mam, proszę bardzo, strzałę. Kości to gdzieś tutaj były, o, tutaj, proszę bardzo. To sobie w takim razie tutaj też położę, chociaż może tu mogę położyć. O, jak sobie będzie. Też wiadro. Nie wiem, po co mi wiadro, ale okej. Diament, krzesiwo też mogę odłożyć. Diament i to żelazo sobie też już tutaj podkładam. Nie, żelazo to tutaj. Diament tu, żelazo tu. Proszę bardzo, to patyk. Tutaj, tak? Tutaj? Tutaj, dobrze. Tutaj deseczki jeszcze dodatkowo, ale w ten sposób. No i git, już się pozbyłem wszystkiego co ten. W ogóle mam skrzynkę, znaczy w sensie beczkę na... O, na chlebek jest jedna beczka. Ale tak poza tym, co z nich jeszcze nie korzystam z tych beczek tutaj. Ale z piecyków jak najbardziej. No, także jakby mój plan na odcinek właśnie się skończy. Nie wiem, co mogę jeszcze zrobić. 40 minut odcinka. Finalnie wyjdzie pewnie jakieś pół godziny. No nie wiem. Na przykład mogę... Nie wiem, kurde, jakoś tak za bardzo planów teraz. No, dom sobie zbudowałem. Jest fajnie. Mam zrobioną piwnicę. Ja bym ją jeszcze rozbudować, ale to nie teraz, bo to zajmie strasznie dużo czasu. Jak się teraz za to wezmę, to znowu będą się ciąć kopalnie i tak dalej. A nie chcę... Nie, to nie na jaki plan jest. A to może... Wiem, możemy sobie wejść na spawn, tylko potrzebuję... No, inaczej. O, już wiem. Nagrody, proszę bardzo. Odbierzemy sobie, mam taką... Nagrodę. Znowu dynie wpisałem. Mówię, jak mówię i nagrywam, to nie jestem w stanie wpisać. Mamy tutaj coś do odebrania. Dobra. To fajny prezent. Aha. Co? You are temporary rebel, they need to join this server. Co to oznacza bana? Z jakiego powodu? Ups. Nie no, ja tylko parę razy kliknąłem w tamto, bo nie wiedziałem, czy wszystko dostałem. Halo. Może zaraz mi się to wyłączy, czy coś. Ale może... O, dobra, jestem, udało się. Okej, mamy włosy z brody Merlina. Kurde, dobrze, dobrze, bo to drogie jest. A to mam... Ej, to już jak tak sobie przeglądamy sklep, to zobaczmy sobie, ile kosztują włosy z brody Merlina. Proszę bardzo, mamy sobie sklepik, wchodzimy sobie w sklep, wchodzimy sobie w... Przedmioty to chyba będzie. Dobra, no i teraz... a to nie, to multiblue. A! No, to 1.16.4. Przedmioty jest. No i powiedzmy, że... 64... O, ja pierdzielę. 200 zł. A przedmioty... A ile? Najmniej można 6. Okej, okay, ja dostałem właśnie 6. To jest 3 złote. Wow. Dostałem 3 złote. Spoko. Wiem w ogóle, że będę, znaczy jeszcze nie wiem czy teraz, ale wiem, że będę chciał zakupować włosy z brody Merlina, ale jest coś takiego jak Happy Hour, to jest raz na jakiś czas i po prostu wtedy wszystkie rzeczy są razy 3. Czyli na przykład jakbym sobie kupił 20 kosztuje 10 zł, bardziej opłacało się 32 z tego co pamiętam włosy. Tak, bo w momencie, w którym mamy razy 3, to mamy
półtorej staka za 15 zł. No. A za stack mogę sobie kupić, jak mam teraz rangi, za stack mogę, będę mógł sobie kupić SVIP-a, jeszcze pół stacka mi zostanie, a za pół stacka będę mógł sobie kupić na przykład jakieś śmieszne rzeczy typu klucz do skrzynki. Nie, dobra, ale Hunter Ocean, mam jedną Ocean skrzynkę, tylko tyle, że nie chcę wydawać wszystkich swoich włosów, które dostałem teraz, to jest nic. Które teraz zostałem za darmo. Widzicie, jak mam na przykład sobie SVIP-a, jak sobie kliknę. Włosy z Brady Merlina to do rangi to 0 na 64. No tak, wiem, tak. No to właśnie tak działa, że jak będę miał sobie 64, to mogę sobie tutaj przyjść. Galeria. To jest galeria. No mogę z tego skorzystać, niestety już przepadły mi parę fajnych rzeczy. Mamy ten, tutaj nic ciekawego nie ma. Ej, no fajnie, no to już mamy jakieś włosy z Brady Merlina. Nie spodziewałem się takiej nagrody, serio. Może później będzie jakaś inna fajna. No ale mówię, no generalnie za to będzie można sobie kupować jakieś fajne rzeczy jeszcze. Nie wiem do końca co, ale zawsze coś. Wina premium jest za 4. No nie potrzyda mi się teraz. Dobra, no to dobra, no to sobie odebraliśmy to. I teraz mam taki plan, no mam trochę mało jedzenia. To przyjdę sobie do domu. Czyli Home 3. Muszę w ogóle zmienić nazwę tego Home'a. Jest taki problem, że nie wiem, czy teraz zrespię się na dachu, czy teraz akurat w szybie. Bo jakby home'a mam w tym bloku tutaj i czasem się rozpię na dachu, ale to tak jak na razie zostawię. Dobra, buty mi się kończą. Sobie buty mogę zrobić. Wezmę sobie trochę jedzenia i będziemy mogli ruszać na ekspedycję R234. Tutaj mamy crafting, dobra. Już sobie wymienię, tutaj sobie wrzucę te zużyte. Tak, poza tym to jeszcze na razie może być. I jakieś jedzenie sobie bym wziął. To powiedzmy, że na przykład tak połowę z tego, tak 16, będzie dobrze. Nie tak. Halo, dobra. Pyk, i teraz chodzimy sobie na spawna. I ze spawna poszukamy sobie villagerów, wioski villagerów. A, to powinienem mieć jeszcze kuboida. Jakby to jest mało wykonalne, znaleźć sobie teraz villagerów, wioskę villagerów. Powtarzam się. Ale jakby fajnie by było, bo to byłoby dużo losu z tego. W sensie, nigdy tak nie mówię. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Bo jakby wioska villagerów, jak będziemy mieli sobie mending z niej, to będzie... Tak dla samego siebie będę miał mending, nie? A tak jeszcze przy okazji móc sobie go sprzedawać. Boże, ile z tego będzie pieniędzy, znaczy pieniędzy, no diamentów, no, ale to jakby waluta. Pieniędzy, dobra, tam nie chcę iść. Dobra, to wlecę sobie na spawna, tak żeby było szybciej. Teraz Home 3, wezmę sobie jeszcze kuboida. Dobra, jestem teraz w szkole. Weźmiemy sobie kuboida, czyli teraz tu mam ten proszek, proszę bardzo, sproszkowany redstone. I bierzemy sobie... A tak było, nigdy nie wiem, 8 chyba to było. Dobra. O, halo. Dwa razy mniej. Proszę bardzo. I pyk, i mamy blok dźwiękowy. Jakbym znalazł, to będę mógł od razu sobie postawić. Tylko chyba home'a żadnego nie mam pustego. No właśnie. No tak, to jest home G. I to jest z glowstone. Piasek, no to jest pustynia, szczerze mówiąc. Mogę usunąć. Lód tym bardziej. Dobra, no to shift i prawy. Proszę bardzo. Jeden mam wolny, to już dobrze. A cały czas sobie ten home 1 zostawiłem. Tak na wszelki, nie wiem po co w sumie, ale dalej tutaj jest kuboida i dalej są te skrzynki i chyba nawet węgiel w piecyku. Nie wiem, niech sobie leży. Dobra, ale lecimy w takim razie teraz na spawna. Poszukajmy sobie czegoś ciekawego. Szczerze, najprawdopodobniej będę po prostu robił tak, że cały czas tylko teraz spawn i byk. Tutaj nic ciekawego. Niech mnie wywali po prostu jak najdalej może. W ogóle sobie F3 kliknę. Będziemy patrzyli sobie, jak dużo kratek mnie wywala skąd, stąd. 3,5 na 5. O Boże. Daleko. Dobra, chciałbym pójść sobie w tą stronę, żeby być jakieś minus 6000 kratek, może coś znajdę, bo to dosyć daleko. No wiadomo, no i tak ten RTP, tak jak ja teraz to zrobiłem, no to wiadomo, że czasem po prostu ludzie też może wywalić tak samo jak mnie teraz. I tutaj też cała wioska villagerów może być zajęta, ale może być też i tak, że nie będzie zajęta, bo jest po prostu dalej od spawna. Nie wiem, jakoś mam takie po prostu przekonanie, że im dalej od spawna, czyli im dalej od kratek 00, to tym będzie większa na to szansa. Jestem już na minus 6000.
Dobra, to pójdźmy sobie tak, jak się to zwiększa. I w tą stronę. Czyli jakby zmniejsza, no bo to jest na minusie, ale zwiększa liczba, o. I gdzieś tutaj może zaraz coś będzie. A jak nie, no to po prostu szybko sobie spawna wpiszę i z powrotem. Przy okazji sobie też trochę może jedzenia pozbieram. W sensie, no, pozabijam trochę zwierząt. Dobra, na razie nic nie widzę. Na każdym biomie może być wioska, to nie jest tak, że na przykład na danym biomie rozpisie wioska częściej, chociaż w sumie to nie wiem. Ale wątpię, żeby tak było. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu jakieś szanse są równe na rozpiespienie się wioski na danym biomie. Jakby powiem wam, że ten odcinek to jest taki wyjątkowy. Nigdy nie nagrywałem tego żadnego odcinka tak luźno, w sensie najprawdopodobniej cięć tu będzie po prostu jak najmniej, jak tylko może być. Już mnie gardło zaczyna boleć od takiej dużej ilości mówienia. Dobra, nic tu nie ma jak na razie, no. Cały czas się kratki zwiększają. Cały czas biegnę sobie fajnie, ale żadnej wioski nie znajdę raczej jak na razie. Ale fajnie by było. No, a tak widzicie, nawet ktoś przed chwilą sobie teraz dał na tym, na czacie. Że jest jakiś, są jakieś kordy do lodu. Lód się przydaje do tego, jeżeli na przykład chcemy zrobić, nie wiem, lodowisko, żeby się bawić budkami, jakby. Albo na przykład lód się może przydać też do tego, że w momencie, w którym chcemy się pobawić, nie wiem czym. No na przykład, tylko no, nie wiem, czy na ten serwer by to w ogóle wyrobił, ale można robić z lodu takie jakby metro bardzo szybkie, nie? W sensie, że łódka na łódce lód i ona leci bardzo szybko na tym niebieskim lodzie. Ale to aż tak szybko, że serwer prawdopodobnie nie wyrobi i może na przykład was wywalić, także nie wiem, czy to ma jakiś większy sens, ale może. No bo za tym lód, nie wiem, do czego może się lód przydawać. Szczerze mówiąc. No ale byłem i sobie zrobiłem home, a już teraz mi się raczej ten lód nie przyda. A jeżeli nawet kiedyś to prawdopodobnie znaleźć taki biom nie będzie ciężko. Wystarczy po prostu RTP. Dobra, nic tego tutaj nie ma, nie będę dalej biegł. Jeszcze raz, RTP. Jesteśmy bliżej spawna. Ale nic tu nie ma. Nie wiem, po prostu może spróbuję taką taktyką, że po prostu będę cały czas RTP. Niczego nie widzę, to znowu RTP, nie? W sensie tak przebiegnę się po prostu kawałeczek w kółeczko. Żeby mi się tutaj pokazały wszystkie czanki, bo na tym serwerze mało czanków widać. Ale jakoś mnie to bardzo nie dziwi. I jak ten, to od razu sobie lecimy. RTP. No spawn, RTP. No, zgadzam się. Ale dobra, RTP znowu. Nic nie ma. Nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Pyk. Ale chyba nic nie ma. Jakbym znalazł na odcinku oczyść lisek. Jakbym znalazł na odcinku wioskę. Ale dobra, no jak na razie tutaj też niczego nie widzę. Kompletnie zero nic. Pusto. Może no to w takim razie znowu spawn i znowu RTP. To jest fajny biom. Ła. Zbugowane obrażenia czasem mnie śmieszą. Dobra, no tu jest jakaś plaża, jakieś coś, nic za bardzo ciekawego, ale jesteśmy dosyć daleko, bo na 6000 klatek. Można do 6000 dobiec. Pieski. Można dobiec do takiej 6000 i zobaczymy, że coś może znajdziemy. Dobra, jest 6000 i nic więcej. To jest woda, no nie, no to najprędzej. Na tym biomie akurat rzadko się respią pieski. To jest dużo drzew. Najwięcej wiosek się respi, wiecie, na takich biomach, gdzie jest dużo płaskiego terenu. Typu na przykład łąka, nie wiem jak się nazywa po angielsku łąka, przynajmniej jak się nazywa biom z łąką, ale wiem, że jest taki biom, no wiecie o czym mówię, że po prostu jest tylko goło jakieś trawa i tyle. I jedno drzewo na jakieś 1000 kratek, nie? W sensie, no dobra, przesadzam, ale wiecie o czym mówię. dobra, no to tutaj jak na razie niczego nie widzę, a więc znowu RTP. Pyk. Są krowy, spoko, zawsze fajnie. Są ogromne góry. Jak się za tym biją w ogóle? Maui Taiga Hills. A, Taiga, no Taidze też może być wioska. Ale raczej rzadziej. Tam są owce, są krowy, jest bardzo wysoko, nie chce mi się tam schodzić. Wow, tu to tak dużo ludzi. Ktoś coś rzuca? Tak, ktoś coś rzuca. Ej, daj coś. Autentycznie ktoś coś rzuca. Rzucam na spawnie włosy z brody Merlina. No i proszę bardzo. Poszedł. Jasne, czy dalej będzie dawał, czy już nie.
Nie, chyba już nie będzie nic rzucał, ale może poczekamy. Chociaż w sumie w międzyczasie mogę się artepnąć, jeżeli ktoś znowu będzie tutaj rzucał, to po prostu sobie tutaj znowu przylecę. Dobra, tutaj dalej nic nie widzę, nie chcę mi się tutaj szukać, bo tu będzie dużo drzew, będzie ciężko chodzić. Jestem w wodzie. O, jest jakiś taki biom. Nawet pustynny może być, bo tutaj też z wioski się czasem respią. Jesteśmy na całkiem przyjemnych kratkach. Może na tej pustyni trochę nawet pobiegał. To po prostu jest teren idealny, żeby zrobiła się wioska. Okej, okay, coś jest. Jeżeli nie będzie kuboida, to fajnie. Już w to wątpię. O, już jest kuboid, proszę bardzo. No mówię, no właśnie większość wiosek tak wygląda. Nawet nie możemy sobie z nimi targować, nie? No bo już ktoś kuboida postawił i dupa. Nie, dalej tutaj jest kuboid, tak. Tutaj dalej jest kuboid. Pewnie do samej końca wioski będzie kuboid, no bo to... Tutaj może... Ale już znalazłem wioskę, to już jest jakiś plus, nie? Tylko mówię, no większość będzie właśnie pewnie zajętych, tak, tego typu. O! Pewnie ktoś je wyprowadził stąd. Ale one sobie chodzą. Jest taki patent, on nawet działa, żeby brać sobie na przykład łódkę. Łódką sobie jechać i można sobie podebrać te villagery. One sobie tutaj normalnie luźno chodzą. Tutaj jest kuboid. Można łódką sobie stamtąd przepojechać. Nie, tutaj się to się nie uda, ale można na przykład wędką próbować. Można wędką wyjmować villagery. Ale nie wiem, czy mi się chce kombinować. Myślę, że po prostu łatwiej będzie już znaleźć jakąś inną wioskę fajniejszą. Chociaż, no nie wiem, ile ich tutaj mniej więcej chodzi. Tam jest jeden. Drugi tutaj chyba jest zamknięty w środku, chociaż nie wiem, czy... Po prostu tutaj nie ma drzwi i tyle. O, cześć. Kartograf. Fajny. Kurde, jakby wziąć wędkę, dokąd mniej więcej sięga ten kuboid? Tutaj dalej jest? Już go nie ma. Ej. Tu jest? Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. Ej! O! Czekaj, czekaj, stój. Nie, panie! Cofaj się. Chodź tu. Kurde, no. Panie kartograf. Nie, w tą stronę nie. To już niszczyć nie mogę, panie. Dobra, niech stanie w miejscu. Niech się zatrzyma. Git. O! Jest! Dobra, co on daje? No bo uderzyły mi teraz za więcej. Ej, za papier daje szmaragdy i biblioteczki. Ej. Dobra, czyli... Mam już jednego. Ej, to ja z tego skorzystam. Odrąbałbym komuś tak trochę chamsko te villagery. Dobra, no to tak, mam tutaj kuboida. Kuboid z tego co pamiętam jest 50 na 50. On jest gdzieś, gdzie on tutaj będzie. Bo tu widziałem. W farmie gdzieś był, dobra, okej. Okay. Liczymy sobie 50 kratek stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nie. 33, 32, 31, 30, 29. Tutaj już nie sięga. Skąd on sięga? Chyba to 25 jest w takim razie, no. Dobra. To liczymy 25. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, daleko. 2, 8, 2, 7, 2, 6, 2, 5. Tu nie. A tu? Też nie. A tu? Nie. Tu nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, tutaj też nie. O, tu już tak. Dobra, i teraz wpisujemy sobie /ps-info. Tak, teraz tak. Tutaj jest moja działka. Czy jest moja działka na tym villagerze? Tutaj o. Tutaj nie ma już działki. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Dobra, już, no. Tutaj jest. A wpisuję sobie ps-visualize w takim razie. Niech się zwizualizuje, tu przy okazji wam pokażę, jak to działa. Pewnie zalaguje mi na chwilę, ale... Okej, okay, mamy laga, jak nawet widzicie na wykresach. Teraz tak, moja działka kończy się... tu. Czyli...
czego sobie troszeczkę przeprowadzić. Dotąd przynajmniej. Dobra. Bierzemy go sobie w takim razie. Przejdź. Dobrze. Nie. No w drugą stronę przejdź, no. Kurde. O, dobrze. Git. Już jest na mojej działce, proszę bardzo. I teraz tylko trzeba go będzie zakopać. Widzisz, mi nikt go nie ruszy. Ha! Dobra, to mam już jednego. Okej, okay, czyli teraz tak. Slash home i to będzie... Dobra, W po prostu. Slash home W. Nie, slash home W. Kurde, slash... powiem. Set home... Let home W. Proszę bardzo. Jej! Jest domek W. Teraz tutaj mamy jednego villagera, co go oznaczę świeczką. Nie. Zabiorę mu... On ma pracę w ogóle zrobioną. Mogę w ogóle sobie wziąć doniczki. Bo taki chamski będę. Ale to jest takie... Tak mu podrąbałem te villagery. Ale dobrze. Dobra, no to jednego villagera już mamy. Jednego pewnego villagera. Dałoby się ich więcej tutaj mieć, ale na razie sobie zostawię to tutaj. Mam home'a już zrobionego, także mogę się na spokojnie wpisać sobie slash spawn. Bo ten już tego villagera już mi nikt ruszyć nie może, nie? Żadnym TNT, żadnym niczym. Już jest mój villager na 100%. To ktoś się może tam zorientować i sobie jakby większość tych villagerów pochować, nie? Także teraz sobie wezmę pewnie wędkę. Albo jakieś tory, czy wegoniki, tego typu rzeczy. I sobie poszukamy jakieś większą ilość tych villager, ale ja chyba tak zrobię, dobra. Slash home 3 w takim razie. Zrobimy sobie wędkę. I spróbujemy sobie wędką złapać więcej, tylko teraz niestety jest noc. To jest niestety złe. Dla nas. Dla nas, ponieważ teraz villager będą sobie siedziały w domku. Nie będę mógł otworzyć im drzwi. Ale... Mogę to ogarnąć. Dobra. Pyk. Dobra, i teraz te nitki, to tutaj będę miał nitki, są nitki. I tych wędek to muszę zrobić tak parę, bo się je robiło. O tak, nie? Tak? Tak, dobra. To tych wędek to tak naprawdę muszę narobić, bo to się zużywa bardzo mocno. Kiedyś tak pamiętam, podrąbałem komuś żółw z działki. Obok mnie miał działkę i stwierdziłem, że to tak po sąsiedzku. Dobra, na trzy rozdzielimy. Na trzy. Będę miał dużo wędek, ale to dobrze, bo to wędek to tutaj naprawdę bardzo dużo pójdzie. Okej. Okay. Mogę odłożyć sobie te... Albert, dobra, zostawię sobie te rzeczy. Idziemy sobie na slash home w. I lecimy po większą ilość villagerów. Ale gruba akcja. Dobra. I teraz potrzebuję jakiegoś villagera. Który sobie będzie. Mam otwarcie drzwi. Gdzieś tutaj musi być jakiś villager. Na wolności. Tutaj może? To jest otwarte. Nie, to tutaj go nie będzie. Będą gdzieś w łóżkach swoich. Ej, nie. Tutaj może? Tak, tutaj jest. Dobra. Tutaj będzie można go sobie złapać. Mówię, no wszystkie teraz będą spały, niestety. Że nie mogę sobie tego tak zrobić. Tego nawet nie mogę sprawdzić. Ale i tak będę mógł sobie tutaj ukraść parę tych żerów jeszcze temu gościowi. Potrzebuję po prostu móc je złapać. Mamy na pewno jednego. Gdzieś tutaj jeszcze w ogóle są jakieś villagery. Tutaj jest stółka od kartografa, chyba. Ale villagera nie widziałem. Poza tym nigdzie nie słyszę. Wiem, że tam ten szkielet goni, ale wyrąbane mam w niego jak na razie. To jest jakaś skrzynka, ale jest zamknięta. Dobra. Chodź tu, no. Łapmy się. Hit. Tutaj też nikogo, niczego nie ma. Tutaj jest villager. Proszę bardzo, chodź tu. Kurde, wszedł do domu. Pewnie poszedł, no, poszedł spać. Ajaj, o nie, dobra. Zombiaki to trzeba zabijać. Te więzły to są bardzo złe, bo one dają taki efekt głodu. Dobra, udało się. Bo zombie nam mogą te villagery sobie jakby zabić i zamienić w zombie villagery. Tego nie chcemy, o. Kurde. Dobra. Wioska jest całkiem spora, także na pewno jeszcze coś sobie znajdę zaraz. Ale tak, tutaj jest jeden villager. Tam jest jeszcze jeden.
No dobra. Czy tutaj gdzieś jakiś... Pewnie tam może siedzieć jakiś villager. Nie, jednak nie. Bo otwarte drzwi i tak dalej. Byłyby zamknięte, jakby gdzieś tutaj spał jakiś. To co, są tylko... Było tylko trzech villagerów, z tego jednego już mam. Serio? Tutaj jest puste, a jest zamknięte. Zobaczmy sobie jeszcze tam dalej. Tutaj pewnie też będzie kuboid, ale może... Może będzie jakiś villager, który może sobie stąd bardzo szybko wyjść. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. No dobra. Tylko to jest w ogóle kuboid? Slash PS info. O, nie znaleziono działki. To spoko. Naprawdę? Serio? W sensie ktoś tak dziwnie kuboidy rozstawił? Jak na przykład sobie to zebrać? Tak. Wow. Wow. Dobra. Wow. Kurde no, ile razy jeszcze tam się cofnie? Ale tutaj już kuboid jest. No dobra. To mamy trzech villagerów. To wpiszę sobie jeszcze raz slash PS info. Pyta zagłady, spoko. Brzmi groźnie. Okej, no to tutaj jest ten jeden villager. Na pewno będę go chciał. Teraz go sobie ogarniemy. I tam jest jeszcze jeden. A jeden już jest mój tutaj. Dobra. No to tylko potrzebujemy dnia, nie? To nie wiem, może po prostu sobie poczekam na dzień. I zaraz tutaj wrócę. A w międzyczasie możemy sobie wejść na spawna. Bo i tak na razie tutaj nic nie zdziałam. I lecimy dalej. Szukanie wiosek. Ale to się udało i tam, jak on jeszcze wydropi mending, o Boże. I tam będą jeszcze trzy inne villagery, które będę mógł sobie na spokojne wziąć. Znaczy, może nie na spokojnie, ale będę mógł sobie je wziąć. Ogarnię się je. I te villagery będą mogły mi dawać po prostu szmaragdy na tego, żeby wydawać na tamtego na mending. O kurde, ale fajnie by było. Dobra, ale i tak szukamy większej ilości wiosek. Nigdy jeszcze na tym serwerze nie szukałem wiosek, ale dlatego, że po prostu wtedy to nie było praktycznie niewykonalne, bo serwer istniał już od jakichś trzech chyba, czy dwóch lat na jednej wersji. Nie, może przesadzam. Ale jakiś rok przynajmniej, no to już i tak wystarczyłoby, żeby po prostu znaleźć praktycznie wszystkie wioski na świecie, nie? W sensie ilu graczy grających na tym serwerze, no to... Bo tutaj jest w ogóle też znowu biom lodowy, proszę bardzo, nie wiem czy widzieliście. Ale nie przyda mi się to, także znowu spawn. I lecimy dalej. Ale mocne, mocne, mocne. Podoba mi się to, że tam te villagery znalazłem. Aha, tylko dałoby się... slash home. Okej, i wejdziemy sobie na home 3. Przydałoby się wziąć kuboida jeszcze jednego, nie? I usunę sobie też jakiegoś home'a. To sobie zostawię, to sobie zostawię. Piasek mogę sobie usunąć, bo tak naprawdę mogę sobie teraz... Aha, usunąć. Bo tak naprawdę mogę sobie teraz ten... wykorzystywać sobie tego... Tam gdzie villagery mam, nie? Czyli tak, potrzebuję... Co chciałem wziąć? Zapnąłem się tutaj po coś. A, po kuboida, wiem, dobra. Więc bierzemy sobie stone, bierzemy sobie kuboida i szukamy dalej wiosek. Jest, pyk, kuboid. W sensie, no, proszek. I 8 drewna. 7, 8, hit. Dobra, pyk. Pyk, 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 jest kuboid, dobrze. I teraz lecimy znowu sobie spawna. Lecimy sobie RTP i szukamy wiosek. Dobrze. Fajnie, już mam tak naprawdę pewne wioski. Tutaj coś jest. Teraz to jest albo budowla jakiegoś gracza, albo wioska. I zgaduję, że pewnie ma kuboida, bo widzę, że nie ma tutaj do końca wszystkich. Są plony zebrane, są te, no... Ale są villagery. Tak, ale kuboid jest. I też są villagery. A. Serio, dlaczego ktoś nie zamyka tego? Ten dzwon jest w ogóle strasznie drogi. Ale już tego na pewno nie zbiorę. Ale tutaj też mogę spróbować wziąć sobie normalnie villagery podkraść. Wow. Serio? Czy też nie wiem, czy będę tak chciał. Po prostu raczej wolałbym już teraz tylko i wyłącznie znaleźć sobie jakąś wioskę. Tutaj jest też crafting, także pewnie też będzie. A nie ma. Ale tego używać nie mogę. Aha, czy pewnie po prostu kuboid sięga gdzieś dotąd, czy coś. Ale tego już też otworzyć nie mogę, a to jest tam villager jakiś? Nie. Dziwnie są te kuboidy rozstawione, że tamten śnieg zepsułem. Ej, ale tu chyba jest bardziej to zadbane. W ogóle ładna jest ta wioska. Dobra, tego też nie mogę otworzyć. Tutaj już ktoś chyba troszeczkę bardziej pomyślał, ale i tak można sobie bardzo łatwo ten... I tak można sobie... A, bez sensu. I tak można sobie bardzo łatwo zarąbać tutaj te villagery. Pędkami, elegancko, tak. Bardzo jest zakazane.
Nie wiem. O tym nigdzie nie słyszałem. Tutaj są normalnie villagery. Słyszę. Nakają sobie tutaj gdzieś, villagerują. Tutaj nie. No widziałem jednego, nie? Ale dobra, no to jest jeden, no to nie będę... Więcej ich tak niż nie widziałem. No nie będę już tak kombinował. Już jednego, jeden raz już tak podrąbami, to będę mógł sobie trzy wziąć, także jakby... Tak kombinować to trochę bez sensu. Wow, bez sensu. Nie, to nie. Okej. Okay. Dalej. Nie. Dalej. Dynia, dobra. O, jest wioska. Uwaga, czy jest już też podłożona? Czy może nie? Zgaduję, że jest. Jest. Jest? Jest, bo nie mogę tego zniszczyć. I to raczej nie lag. Chociaż nie wystarczyło mi powiadomienie. Ale jest, no jest już podłożona. Ciekawe tylko, czy ktoś pomyślał i zabunkrował sobie te villagery, czy też tak zostawił, że można... Tak. Widzicie, ktoś pomyślał. Zabarykadował je. Ale widzicie, jest tam kartograf. Dobra, ale z tego nie skorzystamy, bo... Nie, no nie, bo tu się nie da wejść też. Z tego nie skorzystamy niestety, a tutaj już jest fajnie to zrobione, wykombinowane. Ale... No tutaj już się nie będzie dało. O. Ktoś trochę więcej myślał, nie? Niż tamte osoby, od których podrąbałem sobie już jednego villagera. Dobra, no to w takim razie szukamy sobie dalej. Tutaj nie chce mi się... Tutaj można poszukać, bo jest duży, płaski teren, może coś będzie. W ogóle strasznie dużą ilość wiosek znajduję, tak zauważyłem. No niestety wszystkie pozajmowane już, nie? O dobra, pustynia, no to na pustynia jest priorytetem jednak. Właśnie, to jednak nie pustynia, to jednak tylko piasek, bo wyspa i brzegu. Ładny w ogóle teren, tak swoją drogą. Ale i tak szukamy tylko i właśnie wiosek teraz. Ja tutaj w ogóle widzę, że są jakieś ostrzeżone owce i tak dalej, także pewnie jakby tam coś było, to już by ktoś znalazł. Tutaj znowu taki sam biom, ale pewnie gdzieś indziej. Ale nic tutaj też nie widzę, nie, dobra. Tepamy się z powrotem, no mam nadzieję, że coś jeszcze sobie... Kurde, jakby fajnie było znaleźć po prostu taką pustą wioskę, no to będzie naprawdę bardzo... praktycznie niemożliwe, nie? No bo jeżeli ktoś tak samo jak ja cały czas też sobie po prostu, wiecie, RTP i tak dalej, no to... Jeżeli ten serwer już jakiś prawie miesiąc jest, no to jakby... Ciężko będzie... Kogoś przebić, nie? Ale może... Może... Są konie, ale wioski raczej nie znajdę w tym miejscu, wątpię. Najmniej. No nic tutaj nie widzę. O, pan, już godzina 15 nagrania. Ale dobra, jeszcze ciągniemy. Dłuższy odcinek. Tutaj też chyba nic nie będzie, no. Jest łąka, ale no możemy sobie pobiec. Nie wiem, jakieś mam po prostu takie przeczucie, że tutaj wioski nie będzie, nie? Jakoś tak... No, jest krowa. Super. No i już są jakieś góry, jakiś dziwny biom. A, tutaj nie. Mówię tak, jak mówiłem. Dobra, przeczucie. Dobra, tutaj... No nie, to też wątpię, chociaż tutaj jest jakoś taki też w miarę prosty teren. Ale nie, raczej też wątpię, żeby tutaj gdzieś było coś. Chociaż, no, mogę jeszcze ciekawyczek przebiec tutaj, na przykład w tą stronę. Ale nie, tutaj jest bardzo mocno górzysty teren, także problem miałaby, żeby ta wioska się tutaj rozbiła. Poza tym, ktoś już był. Także ten. Dalej. Mamy ten biom. Tutaj raczej wioska się nie zrespi, bo tutaj naprawdę już jest ciężko wiosce się zrespić. Dużo drzew i nie ma miejsca, żeby się to gdzieś tu pojawiło, a poza tym tam są bagna, także... Dalej. Okej, okay, ale tutaj jest łąka, także może... Skocz. Dobra. Pyk. Ktoś jest unbanned. Pyk, lecimy dalej. Coś tutaj może będzie, może nie, zobaczymy. Dobra, nie wiem, jak na razie tutaj nic nie widzę, także myślę, że tepnąłbym się tam do naszych villagerów, zobaczyć co tam u nich. Jak bardzo mogę je sobie podrąbać. Także home, o Jezu, nie tu. O, jest home i home w ogóle podoba mi się to możliwość kliknięcia po prostu tak w ten sposób. Okej, mamy tego tutaj jednego naszego villagera. I gdzieś tutaj będzie jeszcze jakiś inny. Jest jeden, proszę bardzo. Bierzemy sobie wędkę. I plan jest taki, że trzeba w niego trafić. I sobie go przeciągamy. No chodź tu. Jak widzicie, na tym wędka się bardzo zużywa, nie? On bardzo mocno chce pracować niestety teraz. Kurde, dobra, no to może spróbuję tamtego drugiego wziąć, bo tamten drugi chyba ma mniej do roboty teraz, akurat.
Ciekawe tylko, gdzie on ma pracę i co on teraz może robić. On chyba gdzieś tutaj był. Z tego co pamiętam jest. O! Ich więcej. Dobra, chodź tu, panie. Chodź. Kurde no. Gdzie tutaj? Nie chcę go tutaj. Kurde, no to będzie dosyć mozolna praca. Tutaj też jest jakiś villager. O kurde, nawet jest dwóch. Chodźcie no. Chodź. Jeszcze mnie posłuchaj troszeczkę, co? Byczku. Na pewno nic na tym nie stracisz, no chodź. Chodź. Chodź, nie w tą stronę, nie do domku. Albo dobra, może być i tam, okej. Ale jakby go odciągnąć od kuboida. Tutaj już jest? Tak, tutaj już jest, dobra. Okej. Kopiemy dziurę. Dobra, czekaj, poczekaj, już jesteś w bardzo dobrym miejscu. Nie, uciekaj! Dobrze, niedobrze, dobra, okej. Spadnij tam, proszę cię. Jest, dobra, mamy następnego. Bo będzie trzeba go trochę przeprowadzić, to dobra, tutaj nie mogę, kurde, niszczyć. Trzeba go zabudować. Mamy następnego. Tyk. Raz, dwa, trzy, chociaż. Dobra, git. Jest kolejny. I bierzemy sobie pyk. Raz, dwa, git. Dobra, tutaj jest następny. Już tutaj niestety mojego kuboida już nie ma, także będzie trzeba to zaraz ogarnąć. Ale już jeden się go się udało uprowadzić. I lecimy po następnego. Dobra, nie chcę z nami współpracować niestety. Tam jest ten kartograf, jak mówiłem. A weź tak, słuchaj się troszeczkę, co? Weź chodź, chodź, no chodź. Idziemy od tego brzydkiego kuboida, to jest bardzo zły kuboid. Nie chcesz go, naprawdę go nie chcesz, uwierz mi. Kurde no, z niej wędek nie starczy. No chodź, idziemy od tego złego kuboida, ale go zahaczyłem tą o głowę. Chodź. Zły kuboid, słuchaj, naprawdę to tam nie chcesz być, to bardzo niefajny tutaj jest. Dobra, to może tamtego, co, już mamy dwóch, także to już jest sukces. Ten tutaj dalej pracuje niestety. Także nie będzie się udało znowu odciągnąć stąd pewnie, bo będzie bardzo ciężko. Będzie szedł nie w tą stronę, w którą chce. A ma tutaj pracę. Chodź. Widzicie? On idzie w drugą stronę i dlatego się go nie da wziąć, no. Dobra, bo on tutaj bardzo, bardzo zawzięcie pracuje. Potrzebujemy jakichś bardziej pustych. Tutaj kartograf co tam sobie też pracuje, dobra, no to mu nie przeszkadzajmy w takim razie. Gdzieś tutaj może będzie jakiś inny jeszcze ten villager. Fajnie by było, jakbyś jakiś po prostu tak sobie sam stwierdził, że sobie pójdzie i wyjdzie z mojego czystego kuboida. Nawet by wszedł do mojego. Ale tak, no tutaj mamy tego jednego kartografa. Znaczy nie kartografa, tylko jak on tam się nazywa, nie pamiętam. Mówię, no tego to będzie tak ciężko odciągnąć do jego bardzo ciężkiej pracy. No chodź. Się wędka skończyło. Dobra, no to tego nie ogarniemy niestety. A szkoda, bo jest bardzo blisko. Bardzo fajnie byłoby go sobie wziąć. Ale możemy próbować z innymi. Ten tutaj się cały czas zajmuje swoją pracą bardzo mocno. A tu jeszcze były jakieś, tylko już go teraz nie widzę. Coś nie wiem, no nie śpi. Nie mogę go znaleźć. Okej, dobra, mamy następnego chyba. Już daleko odszedł. Tak, dobrze, jest git. Kurde. Jedna kratka. Nie. Byrku. Chodź. Jedna kratka. Naprawdę jedna kratka cię dzieli od tego, żeby mógł cię sobie wziąć. O, chodź tu. Chodź. Jest git. Dobra. Zrobimy tutaj dziurę. Zakopmy go. Dobra. Okej. Nie, byczku. Nie. Zostajesz tutaj. Dobra, jest następny. Dobrze. Zaraz będzie tylko misja przetransportowania sobie ich. Tutaj nie mogę kopać, ale tutaj już mogę. Boże święty. Dobrze, już mam trzech. Dobrze. Okej. I spróbuję jeszcze jakiegoś zgarnąć, póki jeszcze słońce nie zaszło.
Czekaj, mamy piramidę. Ciekawy jestem, czy jest zajęte, czy nie. Co jeszcze biegam i szukam. Tam już villagery mamy pewne. Okej, no jest tutaj coś i chyba nawet jest tak, jest kuboid, także... no, ktoś sobie tutaj zamieszkał. Ale okej, piramida piramidą. I tak szukam dalej cały czas jakiejś wioski, bo jakby przydałoby się i tak sobie mieć taką całą, wiecie, pełną wioskę. Poza tym ze względu na to, że fajnie było mieć dzwon. A dzwon jest dosyć drogi. Bo nawet da się go kupić chyba w takim normalnym oficjalnym sklepie za dużą ilość posłów z Brody Merlina. Bo dzwon się właśnie przydaje do villagerów, żeby sobie je budzić i móc sobie z nimi się handlować. Ale no... No moment, czy tam coś się dzieje na spawnie? Podoba mi się, że jakoś więcej ludzi jest. Coś może tutaj mamy. Jest ziemniak, fajnie. I zasilane tory, też fajnie, przyda się. I diament. O, to? Okej. Okay. Pieczone mięso, też się przyda. Pieczone strzępki. On kombinuje, nie wiem. O, złoto. Którym? O, to jest, znikło. Nie do końca rozumiem, co się stało, ale to chyba on mi... Nie wiem. Jak co, to sobie przykucam i idę lecę dalej. Wow. Ej, to coś się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Kurde. A, halo. O, dobra, udało się. Teraz dalej szukamy sobie wioski. O, tu jest jakiś płaski teren. Tam nie chcę lecieć raczej. Raczej chcę lecieć sobie tutaj na normalny ała teren. Bo mam nadzieję, że sobie znajdziemy jakąś wioskę. Dobra. Mówię, no tam już villagery mamy praktycznie pewne, tylko tyle, że jeżeli ktoś się zorientuje i tam przyjdzie, to może jeszcze jak na razie je wziąć. Mam jednego. Pewnego. Ale i tak chciałbym sobie znaleźć, wiecie, wioskę taką dziuro. Ja bym chciał sobie znaleźć taką wioskę, nie? W sensie, nie tak, że sobie gdzieś tam komuś kradnę, tylko... mieć swoją normalnie wioseczkę pełną, elegancką, fajnutką. O jakim biomie to już mi tam nie zależy, żeby w ogóle znaleźć. To i tak będzie wystarczająco ciężkie do wykonania. No, mam jeszcze taki pomysł, bo wiem, że jest jakaś taka, pamiętam, że opcja, żeby włączyć proszę bardzo napisy. Teraz będzie mi pokazywało wszystkie dźwięki w prawym dolnym rogu, które są. To tego się używa przy speedrunach, bo... O Jezu, to jest moja skrzynka. Że znalazłem 64 diamenty. Bo jeżeli będę sobie jakieś villagery, to... Aha, jestem z bałki. To będę sobie je słyszał. Nie? I no, widział. Jeżeli nie usłyszę, to zobaczę sobie, że powinienem je słyszeć. No, no wiecie, chyba o co mi chodzi. Także jest na to większa szansa, że sobie coś znajdę. Czyli tak i tak szansa na to jest dosyć mała. Ja jeszcze poszukam. No. I tak w ogóle to pod koniec najprawdopodobniej teraz dużo cięcie. No bo przecież nie będę wam pokazywał cały czas, jak biegam. A skończyły mi już się rzeczy, o których mógłbym mówić. Odcinek, jakby nagranie trwa godzinę 30, ale dłuższy odcinek. O, delfin. Nie wiem, czy widzieliście, znaczy na pewno widzieliście. Cześć, delfin. Jak zapamiętam, to delfin jest w stanie was zaprowadzić do jakiegoś skarbu, tak się po nim płynie. To, że chyba trzeba mu dać coś do jedzenia. Delfin. Pływamy sobie? Nie. O, płynę wam szybciej. Wytrzy mi się tak kończy szybko. Wiem. Dobra, nie chcę się teraz delfinem bawić. Mam inne rzeczy, obowiązki na głowę. Dobra, nie wiem, jak na razie nic nie znajduję, ale jest sobie pustynia, także może coś będzie. No pustyni jest chyba największa szansa na zrespienie się. Znaczy, nie wiem, jakoś mi się tak po prostu wydaje. Na pewno jest największa szansa na zauważenie jej. Nawet jeżeli zrespi mi się na jakimś innym biomie, a będą sobie drzewa i na przykład mogę jej nie zauważyć. Jakby dlatego na pustyni najczęściej szukam, ale może na przykład najwięcej też ludzi szuka na pustyni. I dzięki temu, jeżeli ja bym na przykład szukał w jakichś innych biomach, to może miałby na przykład większe szanse na znalezienie czegoś, w sensie no wioski. Jest na to jakaś opcja, ale nie wiem, no to zaraz najwyżej sobie poszukam, popatrzę. A jak na razie sobie tutaj biegam. Nie wiem, czyje to i czemu tutaj to tak dziwnie wygląda, ale spoko. Po prostu z dupy postawiona farma z koniami i kurwami. I owcami. Kurami. I we wszystkim w ogóle. Spoko. No najprawdopodobniej to zmniejsza nasze szanse na znalezienie tego czegoś tutaj, także lecimy na spawnę jeszcze raz i pyk. Wejdę sobie na spawnę, zobaczę jeszcze, bo nie patrzę na tą do skrzynki. Coś ciekawego. Ale teraz wezmę, czemu nie? To mi niepotrzebne. Dobra, no to lecimy dalej w takim razie. Znowu pustynia, no nie wiem. Nie wiem, no jakby z jednej strony niby szukanie na pustyni ma największy sens, ale... Z
drugiej strony najwięcej ludzi szuka na pustyni. Także najprawdopodobniej wszystkie wioski na pustyni będą już zajęte. Dałby się poszukać na jakimś innym biomie. No dobra, 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 dobra. Lecę na spawna i szukam jakiegoś innego biomu. Najbardziej właśnie na takim by mi zależało. Tylko, że ten jest chyba górzysty. Nie, to jest w ogóle to jest tylko mountains. A mi chodziło o tajgę. Na tajdze nie, są wioski fajne, są wioski. Na mountains jest chyba w ogóle nie ma wioski. No dobra, no nie, no kurde. A tym to znowu nie będzie. Nie wiem, czy pewnie jest jakaś wioska taka, ta bagienna, ale wątpię, żebym ją znalazł, bo dużo wody jest, chociaż może, że mówiąc, nie wiem, wioski respią się czasem nawet na wodzie samej w sobie, ale no, można w takim razie poszukać, przynajmniej szybciej będzie sobie popływać, bo łódki to na pewno nie będę brał, bo już możecie pamiętać z któregoś z odcinków ostatnich, że branie łódki w tym serwerze nie jest najlepszym pomysłem. Przynajmniej dla mnie, nie wiem, czy to wszyscy mają taki problem, że tylko mi się to tak pojawia, ale no... Już tutaj był, bo tam jest Netherrack. Netherrack jest nienormalny na normalnym świecie, także ktoś na pewno tutaj sobie skakał. Także to znowu zmniejsza moje szanse na znalezienie tutaj jakiejś wioski, ale no... Dajmy dalej. Dużo wody. Dobra, tu jest jakiś piecyk taki postawiony i... To już kompletnie zmniejsza moje szanse, także chyba i tak będę się z tym mywał. Po prostu biegnę sobie znowu na tego, na RTP i sobie po prostu gdzieś pobiegnę. Tak po prostu będę sobie biegł przed siebie. Taki jest plan. Przez jakiś inny biom, tylko byleby to nie pustynia była. I nie góry. I nie ten. Bo tutaj to będzie bardzo ciężko znaleźć wioskę. W ogóle nie pamiętam kiedykolwiek, czy znalazłem jakąś wioskę właśnie na tym biomie. Na biomie, który nazywa się, nie pamiętam, nie wiem jeszcze jak. Musi załadować. O, nic mi powie, jaki to jest biom. O, jest, forest. No, w normalnym lesie często ciężko jest znaleźć. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jakby lecę dalej. Spawn, RTM, no nie no, serio? Wow. Raz. Właśnie cały czas nie ten biom. O, okej, okay, dobra, jest tajga. Na tajdze będzie można znaleźć jakąś wioskę. Nawet jest tutaj obok łąka. I też może być tutaj jakaś wioska, bo tu też jest duże połacie płaskiego w miarę terenu. I nie ma drzew, że mogę się tutaj jeszcze przebiec i będę leciał w tajgę. No tej tajga już mi się skończyła, tylko jest tutaj znowu forest, a w foreście, jak mówiłem, szukać nie chcę, także... RTP znowu. I jest tajga, okej. Okay. Okay. Jest jakiś kub ziemi, także to znowu zmniejsza moje szanse na znalezienie tego czegoś tutaj. A, bo ktoś tutaj już był. Ale no, może, zobaczymy. Okej, okay, mamy wioskę, ale z tego co widzę, to już nawet z daleka, że tu ktoś już był, bo jest ziemia. I prawdopodobnie będzie już sobie zajęta. Takiej wioski to w ogóle dawno już nie widziałem. Że mówiąc. Pewnie jest. Nie jest zajęta, ale nie wiem, czy na przykład villager nie będą sobie gdzieś pod ziemią schowane czy coś. No kurde. Nie no, wygląda na ograbioną. Tylko, że żadnego kuboida tutaj nikt nie postawił. Znaczy pewnie sobie gdzieś schował te villagery albo zabił. Nie wiem po co, ale może, może. Tutaj jest wszędzie pusto. Wszystkie są wyjęte. Ani jednego nie zostało. Szkoda. Nawet drzwi są pozajmowane. I tego dzwonu też nie ma, bo on powinien być z tego co pamiętam gdzieś tutaj, także no niestety. Ale możemy dalej szukać, może gdzieś będzie w pobliżu jakaś inna, to w ogóle taka bardzo mała wioska jest, także nawet jakoś nie żałuję, nie? W sensie wiecie, taka mała to tam. Z drugiej strony w sumie jeżeli tutaj jest wioska, to czasem może się stresić jakoś całkiem daleko od niej. Chyba jest tak właśnie, że od wiosek musi być jakiś tam dany odstęp, żeby one się po prostu nie mogły respić jakoś za często, na przykład, nie wiem, nie zrespiło się 10 na raz w jednym miejscu, nie? Na przykład, to mógłby ktoś sadził drzewa, także to wygląda jakby na to, jakby... Albo może po prostu ktoś sobie zbierał i stwierdził, że odsadzi, nie, czy posadzi z powrotem. Nie wiem. Tak dziwnie trochę. To chyba nie ma co. Jeżeli tam faktycznie te villagery są gdzieś na przykład pozabierane, to chyba nie. Bo musi być jakiś odstęp od jednej wioski do drugiej wioski, nie? Także, ale dobra, my mamy bagi... Mamy bagienny teren. I może coś tu będzie, chociaż wątpię. Wiem, że jest, są na przykład, na pewno są rodzaju bagiennego, w sensie no ubioru bagiennego villagery, ale czy będą tutaj, w sensie, że wioska na przykład się zrobi, to nie wiem. Ale szczerze mówiąc wątpię. Okej, okay, jest wioska i zobaczymy, czy jest ograbiona, czy nie. Uwaga, sprawdzenie czy jest kuboid. Kuboida nie ma. A, jednak jest. O, już jest kuboid, także ten. I są zabudowane. Akurat tutaj nie, ale tutaj jest zabudowany. Jest tam jakiś? Nie. Bo tutaj nikogo nie ma, jeżeli to jest tak zabudowane. Ciekawe, ale tu jest kuboid, no. I... Ale serio, villagerów nie widzę tutaj. Ciekawe.
O, tutaj jest villager, no. Tutaj są wszędzie kuboidy i dzwonu też sobie nie zbierzemy, bo tu jest kuboid i dupa. A, znaczy tutaj jest kuboid. Tak jest. Skrzynka i sobie nawet jej nie otworzę, bo jest kuboid. Dobra, ale szukamy następnej. Kiedyś tam, no, tam widzę taką kuboidę. Kiedyś tam w końcu sobie znajdę. No i tak znowu RTP, bo żeby znaleźć znowu wioskę obok jednej, to będzie ciężko. Drugą obok pierwszej. No, jest jakiś kub dziwny zrobiony, tak żeby on pierwszy tutaj coś było, ale może. Nie wiem, nie, raczej nie. Jakby ktoś tutaj był i zobaczył wioskę, tak naprawdę to podobnie by ją ten by wziął. Lamy. Lamy są ładne, lubię lamy. Także są fajnie zrobione. No ale tutaj już raczej ja żadnej tej wioski nie znajdę. Nie wątpię, no bo tutaj już są góry, a na górze z tym ciężko jest znaleźć jakąś wioskę. Dobra, RTP, będę miał większe szanse najprawdopodobniej, żeby tak coś znaleźć. O, a to jest jaki biom? Nie też jakiś mountains, ale jakieś takie w miarę niskie te góry są, także może. Jakim płaski teren tutaj jest na przykład, ale nic tutaj nie ma żadnej wioski. Tak, mountains, no, także pewnie szanse dokładnie takie same jak przed chwilą miałem, ale może coś będzie, nie wiem, zobaczymy. Ja nie, no tam są, tam jest forest, tutaj znowu mountains i jeszcze jest śnieg. W następnym w ogóle update'cie mają poprawić góry i jaskinie w międzyczasie jednocześnie, także... Ale nie, dobra, tutaj niczego ciekawego nie ma, także spawn i lecimy jeszcze raz do pustynia. No ale dobra, no już przebiegnę się po tej pustyni. Wątpię, że tutaj coś znalazł, jeżeli tutaj jest jakaś budowla jakiegoś gracza. Strasznie brzydko tak swoją drogą. Lawa tutaj jest netherrack. Nie wiem, po co ktoś takiego coś zrobił. Coś takiego zrobił. Ale nie, no to w takim razie nie. Ale możemy sobie sprawdzić skrzynkę. I nie ma nic oczywiście. Jeszcze raz, bo ktoś tu przebiegł. O, co im dał? Wow, nasiona. Super. Mogę rzucić, nie wiem, ziemię. Nie, no nie, dobra, no to lecimy w takim razie dalej. Random TP i... No bo góry, na górach pewnie znowu nic nie będzie. A tam na dole jest ten forest, także nie. Jeszcze raz znowu spawn. I znowu szukanie, dobra, chociaż nie do końca. Nie do końca forest. Bo nawet nie jest forest. To jest jakiś budowla. Ciekawe jestem, co to jest. Czy to jest po prostu jakiś taki bardzo prowizoryczny, to... Wow, nawet nic tu nie ma. Zgaduję, że po prostu ktoś tutaj był i sobie już ograbił ten dom, także jakby... Możliwe, że już tutaj nie będzie żadnej wioski, jeżeli jest coś takiego, ale nie wiem, zobaczymy. O nie, restart serwera za 60 sekund. O. Ale dobra, jeszcze może... Jakbym znalazł wioskę przed restartem. Jest jakaś tajga chyba. Oj. No dobra. Okej, jest jakiś dom kogoś, także mam bardzo małe szanse na znalezienie jakiejś wioski. Ktoś pewnie wokół domu sobie długo już biegał. Swoją drogą ładna działka. Busy tylko tak trochę to psują, ale całkiem ładnie to wygląda, dobra. Jest to 4, 3, 2, 1. Pyk i lobby. I będziemy teraz czekali. Najpierw muszę w ogóle wejść sobie do lobby. O, jest, dobra. I restart. Próbuję sobie wejść z tego guzika. Ale teraz to fajniej zrobili, bo wcześniej było coś takiego, że były te... jak się nazywa? No to takie teleporty jakby zrobione, takie przejścia. Teraz zrobili guziki, to nie działa. Wcześniej to nie działało bardzo długo. No easy, to w ogóle było ciężko wejść. Dobra, ale jak na razie takie zero gracze, także czekamy. Okej, dobra, jesteśmy już sobie tutaj na tym, na lobby, na spawnie. I lecimy sobie... Tyk, random TP. Woda. Ale góry i to chyba jakaś świeczka będzie, jakiegoś gracza, także... Nie, to jednak jest lawa. Może? Hop. O, kurde. Tyk. Tyk. Dobra. I spróbujmy się kopać, czy tutaj przebiec. Chociaż tu są góry, także wątpię, ale może, zobaczymy. Okej, mamy następną wioskę. Zobaczmy, czy może już jest zakuboidowana. Uwaga, no już widzę, że tu jest kuboida. Jest też pozamykana, chociaż nie. Bo wygląda, jakby ktoś sobie na przykład wziął te villagery. Więc autentycznie jest ta wioska, która jest nawet zakuboidowana, ale villagerów nie ma. Ale pewnie tych kuboidów tutaj jest, no, jest tak naprawdę, żeby całą wioskę zająć. Także muszę zrobić RTP, bo oczywiście znowu tutaj żadnej wioski nie będzie w zasięgu dużej ilości klan. O, tutaj są villagery. Ktoś się schował. O, chyba nawet tam będą na dole, albo jednak nie. Na pewno nie. A to pewnie będą gdzieś tu na dole, no. Gdzieś tam sobie siedzą. Dobra, no to w takim razie RTP i
Jeszcze raz szukamy wioski. Kurde, ile już wiosek znalazłem, a to muszę wpisać. Ciekawy jestem, jakby ktoś był taki ciekawski, to może napisać w komentarzu, ile ja wiosek znalazłem. Nie wiadomo, no to wszystkie te wioski były czyjeś, ale znaczy no czyjeś. No. Zakuboidowane, ale... ładne. Dobra, ale jeżeli ktoś jest taki faktycznie ciekawski, to może sobie napisać w komentarzu, ile wiosek znalazłem. Bo ilość jest dosyć chyba duża, nie wiem. Zaczyna mnie już to męczyć, także chyba będę ukończył odcinek. Ale zobaczymy, jest godzina 52 minut, pewnie macie jakieś półtorej godziny odcinka czy coś takiego, także... Ale dłuższy odcinek. Wydaje mi się w ogóle ci gracze, którzy tak jakby, no, nawet nie mają żadnej rangi i tak dalej, także pewnie grają nie za długo. Kto ma drzewo zwykłe do oddania? Znaczy jakby drzewo zwykłe, nie? W sensie do oddania. Pierwsze, prawdopodobnie nikt ci nie da tu za darmo, chociaż no wiadomo, zdarza się. Chociaż no, ten serwer jest chyba jak na razie za krótko. Wcześniej to było tak, że był taki jeden, znaczy pewnie dalej jest. Taki jeden gracz się nazywa Siemka, czy Siema chyba. I to... To się tak... drukowanymi literami pisało. Ten nick. I tylko tyle pamiętam. I pamiętam, że jakby ta osoba bardzo długo grała na tym serwerze. I siedziała tylko w nocy, także ja wtedy też jeszcze siedziałem w nocy. I pamiętam, że ona miała właśnie już tyle rzeczy, że jak my sobie tak właśnie wieczorkiem czy tam w nocy tam siedzieliśmy i było mało graczy, no to ta osoba już po prostu stwierdziła, że praktycznie za darmo oddawała, nie? Ja już chciałem dać jakieś, bo miałem bardzo dużo diamentów, że miałem w stakach bloków diamentów rzeczy. I chciałem dać, nie? Jakby diamenty, no już po prostu kompletnie za darmo oddawała. Także zdarza się, ale wątpię, żeby to się jak na razie teraz jeszcze działo. Może, nie wiem, ale mówię, wątpię. Tutaj niczego nie będzie. Pustynia, proszę bardzo. O, no dobra, to ten. wow, o, okej. Okay. Nie. Mogę zobaczyć w ogóle. Nic ciekawego. Cześć. Boże święte, co oni są bogaci, w nederytowych rzeczach latają. Ja pierdzielę, masakra. Że coś rzucą. Ma coś w ręce, nie wiem co to jest. Chyba jest głowa tego. Jak to się nazywa? No. Ktoś mnie bił. No może nie mnie. Głowę. Squida. O, o. Tylko nie wiem, jak to po polsku. Śmiernicy chyba? Nie wiem. Dobra. Ale mam już zdarte gardło, Boże. Nigdy tak nie miałem. Ała. Dobra, tu nic nie będzie. O, faktycznie, ona rozdaje na spawnie głowy. Ja mówiłem, że coś może da. Nie wiem po co mi te głowy, ale dobra. Bawmy się to. Serio? Au. O. Jak to już rzuć. Kurde. Dobra, poczekam sobie tutaj w takim razie. Nie wiem, czy głowy mają jakąś większą wartość. Jakoś wątpię, ale może. O, płomyk. Płomyk będzie fajny. Ale nie, oczywiście, że nie. Kiedyś coś zbiorę? Nie, pewnie nie. Dawaj. O, wow, mam głowę. Jej, pająka. Boże. Głów pająka to jeszcze pewnie nazbieram. I mam głowę. O, spoko. Następna głowa pająka. Tych fajnych nie zebrałem, a te niefajne zbieram, no. Trzy. Wow. No chodź, chodź. Dawaj, rzucaj. Tyk. Głowa creepera. O, głowa szkieleta. Jak fajnie. Czego teraz rzucisz? Byłem stąd. To jest w ogóle takie losowanie, kto dostanie tą coś, co ktoś rzuca. Dobra, bo już mi za dużo chyba tych głów. Ja tego mam już wystarczająco dużo. Tych pająków mam naprawdę już tyle. Coś fajnego bym jeszcze chciał, na przykład. Coś na creepera to już mam. Co to? O, chyba lag.
Albo nie, nie wiem. Chyba świnia. Co to jest? To jest głowa tego. Tak, to jest głowa Shulkera. Znaczy, to nie powinno istnieć jakby, ale fajnie. O, dziękuję. Jeszcze jedna? Nie, jednak nie. To jest głowa krowy. Mam jedną. To i tak jest napisane. A nie, nie jest napisane, kogo to jest zebrane. To ciekawe. Okej. Pyk. A czy coś on jeszcze ciekawego da, czy już właściwie się skończyło? Rzucił. Nie wiem co to. Ale zeku wyrzucił, także. Jakby już chyba mi starczy. Ale jeszcze może poczekam. O. To jest akurat fajne. Pomyka, daj, pomyka, daj, pomyka, daj, pomyka, daj, pomyka. Kurde no. Jeszcze raz pomyk. Nie. A. Czy nie zbiorę tego, ale. Tak, pająk. To nawet nie wiem co to było. Wygląda ciekawie. Chcę chociaż zobaczyć nogę. To jest. Tylko tak dużo ma tego. Na główki. Jak się w ogóle ta osoba nazywa? Mister... nie wiem co. O kurde, płomyk. Nie zbiorę. Teraz tego płomyka bym chciał, bo płomyk to będzie rzadkie. Samar to w ogóle ostatnio wydropił tę głowę tego. Slajma, to już w ogóle. Slajmy w tej grze jakby tak rzadko jest znaleźć. O, krowa. Krowa mi się nie przy... Ej, mam tego Endermana, dobrze, fajnie. O, mi się. I tak wolałbym płomyka, ale spoko. Dawaj, rzucaj. Czekamy, aż skończą mi się EQ miejsca. Wtedy będą zbierać na spokojnie. Nie no. Dawaj, półmyka jeszcze. No, masz może? Proszę. Serio, bo półmyka nie zbiorę. To już, jak dowiedzieliśmy się w dzisiejszym odcinku, że półmyki ma się tylko i wyłącznie, jeżeli wyda się jakieś 80 zł na tą grę. W sensie, jak ja wydam. Normalnie 100. Już normalnie. No i tak musiałbym wydać 80, nie? Jak na razie wydam już 20. O, już się wytepną, tak myślałem. Coś jest w tej skrzynce? Oczywiście, że nic. No i fajnie. Dobra, to sobie w takim razie włożę te główki nie przydatne mi do niczego i... Nie mam miejsca, dobra. No to odłożę sobie te rzeczy, które mi są jeszcze bardziej niepotrzebne i git. A, jeszcze kurczak. No to za to na przykład dam kurczaka, creepera dam za patyki. Proszę bardzo. Nie, nie, ziemię. Dobra, okej. No i w takim razie lecimy jeszcze dalej szukać sobie jakiegoś... wioska. Zdanie było nowe. Ja się wymyśliłem je na potrzebę tego odcinka. Nowa składnia. By Tragmer. A, dobra, to jest ten. Jakaś ziemia wypłaszczona, także tu nic nie będzie. Ja jestem na przykład, jakby ktoś tutaj jeszcze był i coś rzucał. Ale serio, jakby widzieliście, byłem tam pierwszy. Tylko, że później się tepłem. Ale widziałem, on tam jakoś tak dziwnie stał, nie? Tą główką tam... No i tak nie mam tego, no... umyka, ale trudno. Dobra, dalej. No i teraz tu się w ogóle zrespiłem w wiosce, tylko tyle, że już widzę, że jest ogołocona. I okuboidowana, także jakby nic nie działamy, to w ogóle tam okuboid był. No jeszcze mi pająk goni. O kurczę. Jakaś działka tutaj jest ładna. Lipka. No, no to ktoś musiał dużo czasu poświęcić. Czekaj, jestem tylko czy ja to jest. Flash PS Info. Mr. Minecraft PL. Okej. Okay. Ale no, to tutaj. Znaczy, to nie jest jakiś, nie wiadomo, jakiś szczyt ten. Kunsztu. Tak szczerze mówiąc, bo jest zbudowany z dwóch rodzajów drewna. Wszystko jest takie jednostajne i monotonne, ale jest cholernie duże. Taki tak szacun. Dobra. O Jezus Maria, nie PS Info, spawn. Dobra, mamy następną wioskę. Nie wiem, jakoś wątpię, żeby ona była też wolna. Też. No, już widzę, że nie będzie, bo jest wykopany tam jakieś miejsce. A chociaż... Ej, czekaj, co? A, nie, no, tak myślałem.
Ale można by czysto teoretycznie sobie tego villagera tutaj bardzo łatwo podrąbać, ale i tak, no tego dzwona na przykład już sobie nie weźmiemy i takie tam... Mamy tutaj jednego villagera, którego udało mi się wyjąć, ale i tak ma tę nieskończoność. Nieskończoność to jest mending. Za 15 szmaragdów i jedną książkę. Kurde. Stój! Nakazuję ci Jezus Maria, ile ich tutaj jest? Może święty dawać mi tych villagerów. Ten mending ma! Stój! Nakazuję ci zatrzymać! Stój! Wejdź! Nie! Nie w tą stronę. Może święty, nie mnie! Ciebie! O, dobrze. Nie, wejdź. Dobrze, okej. Okay. No i możesz sobie wskoczyć do drugi, no. Nie! Kurde, no. Git. O kurde. Gdzie on tam wpadł? Ej, czekaj. I nie taki był plan. Czekaj. Kurde, no. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. No, ten ma jeden mending. Ale tak, to jest 15 książek. Tak nie, czy 15 szmaragdów i jedna książka, no. Ten ma... Jezu. Oddychanie. Serio, tutaj się da... Wow. Tutaj się jeszcze da? Tutaj też się... Coś się zbuło? Czy co? Z tego ma korzystać. Z tego już nie. To dotąd sięga. Nie. Serio? Ten ma oddychanie. Ten ma... Ten ma tą nieskończoność. Tutaj wrócił. Ej, ja sobie bym tutaj zrobił home'a po prostu i tyle. Test slash home. Zobaczmy sobie, jakiego home'a mogę na przykład usunąć. To jeden sobie usunę. Tylko tak, wejdźmy sobie tam. Nie. Kurde. Jakiego home'a mogę usunąć? To jest glowstone, to jest wioska. Teraz 2, 3, 4. A, i to ja mogę zrobić jeszcze jeden. Też set home. W2. No, mogę, dobra. Teraz wpisujemy sobie slash home. I jeden. Tyk. Tego home'a sobie usunę jednak. Zrobię sobie tylko wszystkie rzeczy stamtąd. Czyli te kuboida to. I te, o te. Proszę bardzo. To sobie stąd pozbieramy. I mogę sobie też tego home'a usunąć. Proszę bardzo. To jest home 1. Shift i prawy. Proszę bardzo, usunąłem. Ej, lecimy jeszcze raz sobie na... Albo w sumie wleczałbym sobie do tego home'a tutaj. I zobaczmy sobie dokładnie, co ja tutaj mogę z nimi zdziałać. Chyba ty miałeś, nie? Nie wiem, czy ty miałeś... Tak, ty masz nieskończoność. Czyli muszę książkę i 16 szmaragdów. Czy tutaj jest jakiś... Jakiś taki, który mógłby sobie dać jakieś fajne szmaragdy w miarę łatwo? Ty na przykład, co ty dajesz? Taka, w tą stronę. Dalej. O. Ty dajesz, aha, ty dajesz tylko oddychanie i nic innego. No dobra, okej. Okay. Więcej tutaj villagerów nie widzę. Tego jeszcze przydałoby się sprawdzić. Chodź, sprawdźmy cię. No, wyskocz tam jeszcze jedną kratkę. Chociaż może tutaj już nie. Dobra, czekaj. Ej, przemieścimy się troszeczkę, co? Chodź, no. Dobrze, dobrą stronę idziesz. Dobrą stronę. No tam. Może być i tutaj, ale troszeczkę kawałeczek jeszcze. Okej. Okay. On daje za arbuzy, proszę bardzo. On daje za buraki. Mogę sobie tutaj mending robić. O kurde. Dobra, to chwila, moment, to zbudujmy mu to. Wiesz, nie, dobra, bo się... A i może, chociaż nie wiem. Tutaj jest jeszcze jakiś gościu. On tutaj tak dziwnie stoi. Chodź, weź oddal się troszeczkę. Nie cię mógł kliknąć. Ała. Nic nie zrobię chyba, chociaż zobaczymy. Dokąd jest ten kuboid? A, on jest odtąd. Dobra. Ale dobra, mam tutaj home'a i tutaj autentycznie możemy sobie robić mendingi. To już jest coś, ale naprawdę... Wow. Ale gościu ma pecha, że tak mu się akurat zrobiło, nie? To się dla mnie to bardzo dobrze. Okej, okay, no to spoko. Więc możemy sobie jeszcze polecieć na spawna, jeszcze czegoś poszukać, ale już jakby home'y możemy sobie robić. Jezu, jak tu płasko dziwnie. Ale już home'y możemy... Znaczy te... nie te. Jak to się nazywało? A, mendingi już możemy mieć. O, czyjaś działka. Też ktoś tam... O, kurde, jakiś tam jest ten.
system robienia sobie domku na drzewie. Ciekawe. Bardzo interesująca działka. Sobie ktoś ten domek robi, ciekawie, ciekawie. Tu jakaś dziwna farma. Śmieszna. Tu też jakiś domek zrobiony. Ciekawie. Bojdocz, wiecie, że są. Okej, okay, no jest następna wioska, ale już tutaj widzę, że jest porobiona. W ogóle bardzo ciekawe, że to płotkami tu pozostawią. Nie, to no, oczywiście, że to już jest kuboid. A, bo ktoś sobie... O kurde, ale to naprawdę komuś się chciało. Tutaj jest kuboid. Komuś się chciało tych płotków tyle robić, żeby to postawić tak. Ale spoko pomysł tak swoją drogą. Fajnie, fajnie. Tylko, że no oczywiście, że z tego nie skorzystamy i wioska się jakby za szybko tutaj nie zrespi, także... Ale jak na razie to jest najlepiej zadbana i najbardziej ochroniona wioska ze wszystkich, które dzisiaj widziałem, a widziałem ich dosyć dużo. Jestem w ogóle ciekawy, spróbowałbym napisać sobie ma kto, o, ktoś na sprzedaży mending też nieskończoność. Bo to co jakby po polsku, po angielsku, nie? Pyk. Proszę bardzo. I ciekawy jestem, czy ktoś mi odpisze i po prostu chcę się tylko właśnie zapytać o cenę. O, tak a propos. W ogóle jakby czat ucichł. Mnie to niepokoi. Zapraszam do sklepu z resztepka paluszek 00. Ciekawy jestem, co tam ma gość w tym sklepie. Ale nikt mi nie odpisze chyba na moje pytanie, ponieważ pewnie nie ma. Chociaż może to była właśnie odpowiedź na moje pytanie, czyli czy ma ktoś na sprzedaż. Wow. Ile dajesz za mending? Aha. Też MSG, okej. Okay. Oj, ile? Też. Prawdopodobnie nie wezmę, bo mam tylko stack diamentów, a mending jest drogi. Ale ciekaw jestem, jak bardzo drogi. 35. I teraz jest pytanie. I on faktycznie kosztuje. Kurde, no nie, no nie chcę. Bo ja mam 64 diamenty, to jest mało. Jakbym miał, wiecie, z takich bloków znowu, to spoko, nie? Ale jeszcze jak na razie nie chcę kupować. Dobra, spoko. Bo ja tak orientacyjnie, ale jak będę potrzebować, to wiem do kogo się zgłosić. O, mam nadzieję, że to jakoś tak w miarę łagodnie przejdzie. No ja wiem, że to dla niego jest jakby utrata możliwości sprzedaży, ale... Ale ten, ale... Przynajmniej będę wiedział, że on sobie sprzedaje, nie? 45 diamentów. Zobaczymy. Jak będę miał większą ilość diamentów, to wtedy sobie do niego elegancko tam, wiecie, napiszę. Ale dobra, nikt mi więcej nie odpisał na tą sprzedaż mendingów, także jeszcze jak na razie bardzo drogi przedmiot tutaj w takim razie. A już mogę sobie próbować robić. O Boże Święty, nie chciałem tego jeszcze raz pisać. Na szczęście mi się udało. Parę razy już tak zrobiłem, że z kimś tutaj pisałem, później chciałem na spawna się tepnąć i napisałem do niego to drugi raz. To było takie trochę dziwne. Dobra. Okej, okay, znowu coś ciekawego znalazłem. Ktoś sobie zrobił koło mój... Ładne to. Ciekawie to wygląda, serio. To bardzo, bardzo fajny projekt. Fajnie to zrobione jest. Kółko. Chyba niedokończony jeszcze jak na razie, ale ładnie, ładnie, ładnie. Ale i tak dalej szukam. Proszę bardzo, mamy następną wioskę. Zresztą w międzyczasie jeszcze znalazłem jeszcze jedną. Nie widzieliście jakiś kawałek tego czy coś, ale no, też była zajęta, wiadomo. Tutaj jest kolejna wioska i tutaj jest kupię. Dobra, tam przed chwilą nie było. No. Ale i tak tutaj niczego nie ma. Niczego, żadnego villagera tutaj, niczego, co... Z tego co widzę, to nigdzie nie ma. Nie jestem w stanie przynajmniej zauważyć. Nie usłyszeć. Mam no, także ten. Jest i następna wioska. I oj. No weź. O, dobra. Ale no, już jest kuboid, także ten.
Daję sobie jeszcze chwilę i jak nic nie znajdę, to kończę odcinek. A, no i tak dla waszej informacji, to jest już 2 godziny 51 minut odcinka. Z czego właściwie, no tutaj większość już teraz to sobie tylko tak, o, wcisnę i klikam i szukam wioski, nie? Także, ale, no jest. O Boże. Ciekawe jestem, czy coś jeszcze znajdę, nie wiem, w sensie jakby już nie chcę mi się biegać, tak, że po prostu, żeby w ten sposób jest szybciej. Przenoszę się w inne miejsca. Znajduję po drodze jakieś inne dziwne rzeczy, których... Aj! Znalazłem żółwie. Tej żółwie. Do niczego mi te żółwie. Ja znalazłem, też nie są takie częste, no ale nie będę sobie specjalnie robił oh my god, po żółwie. Dawać mi tą wioskę, no... No nie wiem, czy w ogóle zastanawiam się, czy jest jakakolwiek szansa na znalezienie jakiejś wioski. Jeżeli nie, no to po prostu będę sobie korzystał z tamtych mendingów, tam. Zawsze to coś, nie? No i mam tych dwóch villagerów, czy tam trzech. Też zawsze coś już tam już, nie? Chociaż tamten nie ma przynajmniej jeszcze jak na razie mendingu, ale... Jak go tam ulepszę, to może będzie miał. Nie wiem, zobaczymy. Dżunglę już ile razy znalazłem? Dżunglę też nie jest tak łatwo znaleźć. O! Że bardzo opuszczony portal i oczywiście tutaj już nawet nie ma żadnego skrzynki. I już ktoś tutaj był, no. Masakra, po prostu wszystko już jest tak ograbione. Nie wiem, jak ja znajdę jakąś wioskę. Właśnie się w ogóle zorientowałem, że tam to nie jest mending, to po prostu po polsku to jest naprawa. W polsku to jest naprawa, a nie skończoność to jest na łuk i to jest infinity chyba, coś takiego. Także to jakby nie, jednak nie ma mendingu. Ale jeszcze jest szansa na tego jednego villagera, może będzie miał mending. Nie wiem, daję sobie jeszcze chwileczkę szukania, jeżeli faktycznie już niczego nie znajdę, no to... Próbuję sobie tam tego zobaczyć, jeżeli nie będzie miał, no to lipa po prostu i tyle. Wow. I jest następna wioska, tak swoją drogą. Oczywiście już pewnie, no, jeżeli nie zajęta, no to już pewnie ograbiona. To w ogóle jest jakiś dziwny tunel zrobiony. Mur? Nie wiem, co to jest. A, tu już niszczyć nie można, okej. Okay. A, bo ja się po prostu tutaj zrespiłem, a normalnie nie dałoby się tutaj wejść. Spoko. Jest wioska. Słyszę moby. Jest zabudowana, ale... Kurde, serio. Tutaj kuboid nie sięgą. Nawet tutaj nie sięgą. Jak ja się zrespiłem na tym... Ale ten kuboid jest tak dziwnie tutaj postawiony, tak jakby był jeden. Tylko ciekawe na przykład, czy wszystkie te moby są zabudowane, czy nie wszystkie. Tego na przykład nie mogę ruszyć. Tego też nie mogę ruszyć. To wszystko pobudowane jest dosyć mocno. Tutaj coś jest niby zamknięte, ale jednak nie do końca. A nie. A, tam po prostu pewnie jest obok. Tutaj też nie mogę ruszyć. Nie, no to jest zabudowana. Okej, mamy kolejną wioskę. Pewnie też znowu jest zajęta. No, oczywiście, że jest zajęta. O, święty. Teraz jestem ciekawy, ile ich znalazłem. Nie wiem. Odne to, że nie da się znaleźć ani jednego... Tu jest ten kuboid. Że nie da się znaleźć ani jednego villagera, nie? W sensie, no dobra, jednego mam. Nawet mogę mieć trochę więcej, ale to jakby tam... No... Znaleźć wioskę. Nie wiem. Już impossible po prostu. O, ale jest jakaś skrzynka. Serio? Tutaj też jest kuboid? Nie wierzę. Jak sobie dał kuboid na ten... Na kopalni, czajcie? Masakra. A to co to jest? To jest jakiś budynek czyjś, jakiś, nie? Chyba, że coś takiego może się zrespić, ale to tak... Dziwnie wygląda. No, właśnie wygląda, jakby się mogło to zrespić. O, coś tutaj jest, jakaś skrzynka. A, bo to chyba ze skarbu jest, ta, no. Nawet coś tutaj widać, że kopą. Dobra. Okej, jest kolejna wioska. Proszę bardzo, biegniemy sobie do niej elegancko. Exploring, zwiedzamy. Jak na razie jest ten, ale widzę, że są drzwi potwierane i jest rozwalone wszystko. Tak, zaraz pewnie nas nastanie kuboid. Albo będzie po prostu pusto. A już jest kuboid, no. O, tutaj ten kuboid stoi, proszę bardzo. Ale może ktoś był głupi i dał kuboid tylko jeden, na przykład na jakąś część. Może na przykład tu gdzieś będzie... Nie, no wątpię. Jakie tak już cała wioska jest zakuboidowana, także jakby... Kolejna do kolekcji.
Dobra, myślę, że to nie ma za bardzo jak na razie sensu, bo już naprawdę długo siedzę. Chciałbym spróbować tutaj. Ciekawy jestem, za co mogę go sobie rozwinąć, tego mojego villagera. A nie, to nie to. To czekaj, to w ogóle mogę tego homo usunąć. To było W. Tu i tak przecież nieskończoności nie potrzebuję. Mogę sobie zostawić, ale dobra. Za co ja mogę go sobie... Za papier i za szmaragdy. Ale nie mam szmaragdów ani papieru za bardzo. No dobra, no to coś się będzie trzeba w takim razie wykombinować. Ale jak na razie jeszcze w takim razie nie wiem. No chcę bym jeszcze coś znaleźć, ale naprawdę autentycznie nie wiem. A jak na razie tego papieru no tak dużo nie mam. No chyba, że na przykład pozbierałbym trzcinę, zrobiłbym z niej papier. Może gdzieś znajdę po prostu trzcinę teraz właśnie na tym RTP. Ej, a nie, to akurat nie jest wioska, tylko to jest ten. Nazywa, no, piramida, ale pewnie i tak będzie już ograbiona, chociaż nie wiem, no jest na to jakaś, no właśnie, mała szansa, że nie jest. I proszę bardzo, wioska obok, kurde, no to już ktoś miał szczęście, znaczy ja mam szczęście, że to znalazłem, tylko tyle, że ktoś miał szczęście, że sobie to zabrał. Ja tego dzwonu na przykład już nie zbiorę, oczywiście, że nie. Dobra, a kolejna do kolekcji w takim razie. Tak w ogóle na szybko sobie policzyłem, ile, tak jak patrząc na tamtą opcję, ten, co się pytałem, że za 45 diamentów. Jeżeli faktycznie za 45 diamentów miałbym sobie te mendingi u tamtego gościa, to potrzebowałbym 5 i ponad pół staka diamentów. To trochę dużo. No ale... Może jakaś zniżka za dużą ilość? No bo chciałbym mieć jakieś 8 mendingów, tak jak sobie policzyłem, nie? No bo tutaj 4, 5, 6, 7, no i 8. Fajnie by było mieć 9. Jeśli ten... Bo chciałbym mieć 2 kilofy, nie? Jeden z tyltaczem i drugi ze szczęściem. Ja no ten ze szczęściem, bardziej. O, następna wioska, tak w ogóle. I uwaga, Makubo i da, oczywiście. Tego z krowami to jeszcze tak nie widziałem w ogóle. No ale spoko, spoko, następna wioska. Następne kuboidy. Fajnie, fajnie. Okej, następna wioska, uwaga, czy jest kuboid? Uwaga, uwaga. Oczywiście, że jest. O, nawet tutaj stoi, proszę bardzo. O. Juhu. Ale się cieszę, że ktoś sobie zobaczył wioskę i dał sobie kuboida. Następną. Gratulacje. Swoją drogą to w międzyczasie już dwie osoby miały... Dostały bana na 7 dni za X-Raya. To dwie takie jakby z VIP-em i w ogóle i takie szanowane na tym serwerze. Także powiem wam, że ciekawie. Ej, jest wioska. Już wygląda, jakby miały być tutaj kuboi, no właśnie, o tym mówiłem. Ale w ogóle bardzo ultra malutka ta wioseczka. Chyba, że ktoś z niej, chyba ktoś zniszczył te domki. Chyba tak. I zostawił sobie tylko i wyłącznie te miejsca tutaj, o. Mi villagerami pewnie z tym, z książkami. No. Okej, okay, kolejna wioska i uwaga, czy jest kuboid? Zgaduję, że tak, bo tam było otwarte drzwi. No, już jest kuboid, już widzę, bo są tutaj te drewna, nie? O, tutaj sobie stoi, proszę bardzo, jak ładny. Ech. Nie wiem, czy to jest... O! Tam nie ma działki, postawiłem, nic nie zabrałem. Nie. Okej. Okay. Coś mi tutaj nie gra. Ja sobie tutaj zostawił rzeczy. Tutaj ta działka jest dosyć mała. To już kuboid jest. Okej, czy ten kuboid jest tylko jeden? No moment, ile tutaj jest tych villagerów jeszcze? Ja tego już zabrać nie mogę. Tutaj jest jeden villager. Jeden villager to mi za bardzo nic nie da. On w ogóle nic nie daje. A wypuśćmy go sobie. Ale, dobra, tutaj nic też nie ma. Czyli tutaj jest tylko ten jeden kuboid. Czyli w tą stronę możliwe, że na przykład też, jeżeli ktoś kuboida drugiego nie postawił, że będzie puste. Oczywiście, że tak. Jest zaburak, szmaragd, jest chlebek. Kurde. Ale tutaj i tak będziemy mieli tylko...
to jest kaktus złożony. No coś tu w ogóle się pali, to ciekawe dlaczego. No tutaj tak i tak będzie tylko jeden ten, villager, nie? No bo większość jest tutaj zabudowanych dalej. Ja wiem, czy ta osoba tutaj jest. To był, kto to był? To sobie w ogóle strzelisz PS Info. Mimi Wester, Boże święte. Tej działki już nie ma, nie? Okej, okay. / MSG Mi... Nie ma go oczywiście. No dobra, no ale to sobie... Niech sobie pracuje, co by być tym zakładnikiem jakimś głupim takim, no... Kurde... Nasion bym mu dał, tylko że nie mam akurat przy sobie. No dobra, no ale to tutaj i tak nic ciekawego nie ma, lecimy dalej. A nie, nie, to chciałem. O, to chciałem. Kolejna wioska. I mówię to chyba tylko i właśnie po to, żeby móc sobie to zapisać, chociaż w sumie... Niby tu chyba nie ma kuboida, ale tak, dzwony już nie ma. Już widzę. Tutaj coś jest zrobione. A czy ktoś sobie tutaj przetransportował te villagery, a później nie wiem, co się stało. Ale kuboida nie ma. Nadal. Biegnę dalej. Żeby ktoś po prostu wszystkie zabił. Jest na to jakaś opcja. Autentycznie tutaj żadnego villagera nie słyszę, ani nie widzę. Ani kuboida nie ma. Okej. Okay. Aha, no dobra, ale to jakby jest wioska kolejna, nie? W sensie ten... Jest i nic więcej. Jest kuboid nawet... To fajnie ktoś sobie to zabudował. No? Nieźle, nieźle, nieźle. Ale wszystko pozajmowane, także jakby ten... Okej, okay, jest kolejna wioska i ciekawy jestem, czy będzie w niej kuboid. Hej, hej. Oczywiście, że jest. Sprytny patent. Takie pół bloki. No i są tam nawet te villagery. A tutaj ten kuboid widziałem go, mijałem go. A tutaj też jest drugi. To jest otwarte. Kurde, no. Ja mam jakieś wrażenie, że nie znajdę żadnej wioski wolnej. Ale nie wiem, jakby, no, ten. O, następna. I czy jest kuboid? Chyba nie ma kuboida. Mniej tutaj nie ma kuboida. Ale tam widzę, że jakiś inny budynek jest, pewnie tu będzie kuboid, pewnie tutaj będą schowane wszystkie, a, albo tu. No, w sensie jakby, no właśnie. No, ciekawy budynek. Także następna wioska do kolekcji. No, bardzo tutaj widzimy bardzo ładny przykład właśnie farmy tych grzybów, o których mówiłem, tylko właśnie mówiłem, że trzeba mieć tą glebę, nie? Na tej glebie można sobie sadzić te grzyby i one sobie tam w końcu wyrastają. A tu jest wyjście, ale jest wejście. A nie chcę się tam pchać, i tak pewnie będzie tutaj gdzieś kuboid. Pokaż mi, czy jest kuboid? Jest, oczywiście, że jest. Głupio by było, żeby nie było. Tak swoją drogą to możecie pisać sobie w komentarzach, czy macie może jakieś propozycje na jakieś jeszcze inne serie, w sensie, no bo teraz nagrywam sobie tego Cyberpunka. Dziś Skynes, jak na razie robię sobie przerwę, chociaż nie wiem, czy już teraz w niedzielę nie będzie. Ale nie obiecuję niczego, żeby nie było. I co, i chyba możecie, no mówię, no możecie sobie napisać, nie? W sensie komentarz. W sensie co do tego, czy chcecie oglądać jakiś, no, w sensie, no serio, w sensie jakby była jakaś gra, którą faktycznie chcecie zobaczyć u mnie na kanale, po prostu napiszcie komentarz. Bo nie wiem, no mówię, no do Cyberpunk, no to sobie przejdziemy, nie? Także tam za chwilę nie będzie za bardzo co robić. Teraz sobie nagrywam tego Minecrafta, Minecraft się za szybko nie skończy. Tyle fajnie. No i... O, proszę bardzo, wioska. I będzie... No kurde. Taki rozwalony też nie widziałem. I po prostu będzie można sobie jakąś inną gierkę ograć, nie? Także ten. Ciekawy jestem. Nie, no jeżeli tak jest rozwalona, znaczy kuboida jeszcze nie widziałem, także... Ale może, pewnie tam gdzieś dalej na przykład. Albo ktoś coś zrobił, ale duża ta wioska, Boże. Ogromna. O, tutaj już jest kuboid, no tak myślałem. Że właśnie ktoś sobie przeprowadził te wszystkie te... O, tutaj jest dzwon i są skrzynki. Dzwon jest drogi, także na pewno tutaj jest kuboid. O, no właśnie. O, tutaj sobie ktoś zrobił villagery. Proszę bardzo. Też sprytne.
Ale tylko wszyscy chyba fletcherzy, a nie wiem, czy ma gdzieś kartografa. Kartograf, z tego co pamiętam, bo nie kartograf, nie wiem, no ten z tego z książkami nie ma. Ten co mending daje. Tutaj coś jest, o chyba tutaj był ten co daje mending i chyba go już nie ma. Dobra. O, następna wioska, kurde, ale już widzę Kuboida. Nieźle. Nie wiem, do tych wiosek to szczęście mam, tylko no właśnie, no... Do tego nie mam szczęścia, wiem? Ech. To chcę dom TPA. Czuję, że tam się zginie, jak się tepnie. Fajny portal, w sensie fajne szczątki portalu. Ładne to. Oczywiście już ograbione, nie? Ale ładne. Także ten, dalej. Kurde, tak w ogóle to 3 godziny 49 minut, 44 minuty nagrania. Trochę dużo, ale nie wiem, no jeszcze tam szukam. Coraz więcej tych wiosek znajduję, nie? Tylko, że wszystkie jak na razie są ten. Tego. Zajmowane. Okej, kolejna wioska, proszę bardzo. Sprawdzamy, czy są kuboidy. Jak na razie nie ma. Tutaj jest jakiś wiesiek. Nie ma wieśka. Uwaga, uwaga, pewnie kuboid będzie gdzieś tam dalej, znając moje szczęście i życie. O, proszę bardzo, otwarte drzwi, to już się zwiastuje. Tutaj nie, ale generalnie villagerzy, o już tego crafting table. Generalnie villagerzy ze sobą otwarte drzwi nie zostawiają, także... Hej, ale dalej nie ma kuboida. Ciekawe. A, tutaj już jest kuboid, dobra. Hej, a on na przykład działa, czy... A, działa, no. Jest coś takiego, że po jakimś czasie nie wchodzenia na działkę kuboid przestaje działać i ten. Ale akurat ten tutaj działa, niestety. I jeszcze zobaczmy sobie tutaj, proszę bardzo, ostatni domek. Czy jest tutaj kuboid, czy jest tutaj villager? Oczywiście, że nie ma. Ech, ale kolejna do kolekcji. Kolejna wioska. O, rotuje villager chociaż. I kolejny kuboid. Już nawet widzę, gdzie on stoi. Nie. Kościół tak po prostu nawet jej nie zabudował, nie? Tak po prostu postawił sobie kuboidy i tyle. Oj, oj. Nie wiem, nie wiem, no. Ej, tak sobie teraz zauważyłem, że kurde, za tydzień dostanę rangę plus, czyli będę miał VIP plusa. A za 20 dni wyjątkowy podpis tak diamentów i 32 włosy z brody Merlina, to jest strasznie dużo. A 40 dni to nie wiadomo co, w trakcie pracy. Właśnie, odbieram za nagrody. Ej, tam 32 włosy z brody Merlina za darmo? Nieźle, dobra. Ale to można się, kurde, tak za darmo normalnie wzbogacić, wystarczy po prostu grać. Nieźle. Nie spodziewałem się szczerze mówiąc czegoś takiego, ale spoko. A tak w ogóle, nie wiem, już chyba będę kończył, bo 4 godziny nagrania, to już mi za chwilę za dużo miejsca na dysku zajmie. Ale chciałem zobaczyć jeszcze, bo tak naprawdę najbardziej jest, teraz sobie tak przypomniałem, najlepiej jest kupować w Happy Hour włosy z brody Merlina po stach, bo wtedy się 3 staki dostanie, nie? Jakby te 2 za darmo. Ale to zaraz sobie zobaczymy, jak na razie jeszcze sobie tak poklikam trochę, może coś znajdę, chociaż wątpię. Ale w ten sposób szukam wiosek, nie? Tak jakby ktoś był ciekawy w momencie. Po prostu robię coś takiego, jak się depnę do wioski, to spoko, jak nie, to nie i tyle. Więc mi się już po prostu biegać. Tyk. Nawet nie, jak mi się nawet nie załaduje ta tabliczka, to i tak już wiem, gdzie to jest. Dalej nie ma. Tyk. I dalej nie ma. I cyk. I tam nawet mi się nie zdążyło załadować. Tyk. Okej, a więc mamy kolejną wioskę. 3 szkielety. To nie zwiastuje dobrze. Uwaga, uwaga, czy jest kubo? A, już widzę, że będzie kuboid, bo tam były zebrane plony z wioski. Czy w sensie z pola. Tutaj są pootwierane drzwi. Jest. O! Bo wiedźma? Co się stało? O! O, cześć wiedźma. Kurde. Nieźle.
A tutaj w ogóle mamy przykład latającej wody. Jak to się stało, to nie wiem. Okej, okay. A tu nawet żadnych tabliczek nie ma i nic, po prostu woda lata, nieźle. Dobra, ale nie ma kuboida, ale nie ma też villagerów, także pewnie ktoś się po prostu sobie gdzieś zabrał. Skrzynki puste, wszystko puste, także... Gdzieś musiał sobie ktoś się przetransportować w takim razie. I dzwonu też nie ma, także ten... Pusto i ani trochę nieciekawo. No, ale kolejne do kolekcji, także... Ktoś na spawna będzie rzucał blok diaksów. Próbujmy swojego szczęścia. 9 diamentów. Może będzie moje. Jest na to jakiś 0%, ale... A, i trzeci raz już ktoś na tym odcinku coś rzuca, ale no, nie dziwię się, jakby 4 godziny nagrania ten... Takie duże szanse na to, żeby ktoś coś rzucił. Gość, no trochę ludzi tutaj jest, no troszeczkę. Kurde, tych nederytowych rzeczach latają. Jeden nederyt to jest jeden włos brody Merlina, to dosyć dużo. Jeden nederyt to jest 6 zł. Oczywiście, że nie zebrałem. O! O! O, damn! Więcej bloków. Brałem go. Jej! 9 diamentów. Ej, przełożę sobie tutaj. Okej. Wow, mam jeden blok. To zawsze coś. Zobaczmy sobie, czy ktoś coś rzuca. Nie, nikt nic nie rzuca. Zadam. Już? Chyba już. Chyba już. O, wow. Iście. Nawet te moje. To już nic nikt nie rzuca, już koniec. Tylko 9 diamentów zebrałem. Lem. Jest w ogóle całkiem szczęście do zbierania tych rzeczy. W ogóle już mi się muzyka skończyła. Na YouTube Studio Liblary. To chyba już jest moment, w którym powinienem skończyć jeden odcinek. Chyba tak zrobię. Weźmy sobie na spawna, czy na home'a naszego eleganckiego. Do domku sobie pójdźmy, w sensie dokładnie. Ten. I będziemy chyba kończyli ten odcinek, no. Kurde, ale to mój rekord. 4 godziny 20 minut. 4:20. Ale. No, jeszcze przy okazji zgarnąłem sobie 9 diamentów. Kurde, to się nazywa szczęście, nie? Nieźle. No, 49 w kolekcji. W ogóle jeszcze jakieś band sztandary, ziemniaka mam, to też w sumie spoko. No, to jakby... Coś tam sobie zebrałem, ale i tak dalej mendigów nie ogarnąłem. No, poświęciłem na to bardzo dużo czasu, ale może jeszcze kiedyś się uda, zobaczymy. Może na przykład od kogoś sobie kupię villager. Nie, no raczej nikt by nie sprzedał villagera z mendingiem. Ale mam pomysł na to. O Jezu. Został wykopany przez brodaci.net. Dobra, ludzie tam się obrażają na tych spawnach i na tych czatach i administracja się nie nudzi, także śmiesznie. Ale no my dzisiejszy odcinek już będziemy kończyli. Następny będzie najprawdopodobniej jutro. Boże Święty, bez muzyki to nie jest to samo. Także mówię, no następny odcinek będzie sobie... Boże, co tu się dzieje na tym czacie teraz? Będzie sobie jutro prawdopodobnie, bo teraz sobie odcinki z Minecrafta robię codziennie. A czym się jutro zajmiemy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, że mam pomysł na biznes. Jak sobie będzie happy hour, to mam pomysł, żeby wydać trochę pieniędzy. Chociaż to jeszcze się nad tym zastanowię. Jak będę miał sobie 3 staki fusu z brody Merlina, to jednym sobie stakiem ulepszę do S-VIP-a. Mojego VIP-a i 2 staki jeszcze mi zostaną, ewentualnie sobie jeszcze MVP-a kupię, chociaż nie wiem, czy będzie mi pan potrzebny. Ale zostaną mi 2 staki, będę mógł sobie kupić na przykład spawner i ten spawner wykorzystać chociażby na hodowlę krów, żeby mieć dużą ilość skóry, bo skóra się fajnie sprzedaje, chociaż nie wiem na ile ona tutaj faktycznie ma wartość, ale wiem, że całkiem ludzi dużo ją kupuje. Ewentualnie zastanowię się nad jakimś innym spawnerem, no. Ale będę miał więcej, przynajmniej za to te włosy z brody Merlina będę mógł sobie wydać ewentualnie na przykład na to, żeby sobie je wymienić na diamenty. A jak sobie je wymienię na diamenty, to będę miał dużą ilość diamentów, żeby móc sobie kupić ten, no,
mending, bo jakby mógłbym teraz kupić chociażby przez te 4 godziny 20 minut kopać, nie? Tylko że kopanie żelaznymi kilofami albo na przykład diamentowymi, ale nie zenchantowanymi, nie ma sensu, jeżeli nie mamy mendingu, bo cały czas jak sobie zrobię jakikolwiek kilof, to on się zniszczy, go po prostu szkoda. No nie wiem, no mam takie po prostu wrażenie, ale mówię, no dzisiejszy odcinek już kończyć będziemy. Przełożę sobie jeszcze tylko po odcinku wszystkie rzeczy i też już będę grę wyłączał, tylko sobie szybko to wam zmontuję, wyrenderuję i wrzucę na YouTube'a. Będzie dosyć dużo montażu, bo jeszcze raz będę miał tak długi materiał. A więc, no, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i przeczytać opis. I możecie zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie zostać na dłużej. Największą ilość filmów z Minecrafta albo Cities Skylines, którego teraz nie ma, ale będzie. Albo z Cyberpunka, który też się pojawia, chociaż dzisiaj go nie będzie. To jest dłuższy odcinek z Minecrafta. A więc, no to... Nie wiem, bo tak jeszcze myślę, czy mam coś do powiedzenia, ale no chyba już nic, no mówię, no trochę jestem zawiedziony tym, że nie znalazłem żadnej wioski. No mam tego jednego villagera, ale to jakby nic mi nie daje. Jeszcze z tamtym villagerem spróbujemy, może on mi da naprawę, ale na to jest bardzo mała szansa, chociaż to zobaczymy, nie wiem. Próbuję sobie tam jeszcze coś wykombinować, ale to w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy w kolejnym odcinku na przykład nie zajmiemy się dalej szukaniem twierdzy, chociaż w sumie nie, to nie ma sensu, bo tam i tak nie będzie spawnera tych. Ponoć to będzie tylko i wyłącznie na spawnerze SVIP-a. Czyli na to trzeba wydać 80 zł. Boże święty. No dobra, no to nie wiem, co na następnym odcinku, co? Możecie to zaproponować. Nie, no nie wiem, no tak sobie myślę. No chciałbym sobie... Nie wiem, czy w następnym odcinku po prostu nie pokupiemy. Coraz bardziej zastanawiam się nad robieniem jakiegoś live'a. Na przykład teraz mógłbym zrobić live'a, nie? 4 godziny. Ale to jeszcze zobaczymy. Coraz jestem bardziej przekonany do tego, żeby zrobić. Możecie w ogóle napisać komentarz też a propos, jakbyście się nastawili do jakiegoś live'a właśnie z Minecrafta, bo to raczej z Minecrafta bym chciał zrobić. A więc, co by było, by chyba już na tyle. I już to mówiłem, także powiem wam, że po moje pożegnanie, nie wiem, chcę jakoś robić te moje pożegnania, ale to czas mi się psują. A więc co, do zobaczenia w kolejnym filmie.